z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dziennik Ustaw 2020, pozycja 18420. Proszę radnych o potwierdzenie swojej obecności w następujący sposób. Po wyczytaniu imienia i nazwiska radny odpowiada obecny. Pracownik Biura Rady będzie dokonywał zapisu w formie elektronicznej. Równocześnie ja będę dokonywał zapisu w formie papierowej. I tak, Bołoczko Zbigniew. Obecny. Galewski Jerzy. Nie ma w tej chwili, też nie jest zalogowany. Grygorowicz Danuta. Z tego co wiem, to się loguje, to wrócimy do tego. Paczka Krystyna. Obecna. Dziękuję. Ochotny Mariusz. Obecny. Opara Teresa. Obecna. Dziękuję. Ziemowit Patek. Obecny. Rogiński Mirosław. Obecny. Romanowski Tomasz. Jestem. Cendera Wojciech jest. Jan Skóra. Obecny. Wojnicz Halina. Ale jest widoczna, w tej chwili mikrofon miała pani wyłączony, ale jest pani obecna. Woszak Robert. Obecny. Dziękuję. Zajkowska Teresa. Mikrofon, mikrofon. Dobry. Włączamy mikrofon, jest, dobrze. Zdobyla Krzysztof jest. O, dopiero obecna. Nie ma, czyli tak. W tym momencie mamy 13 radnych. Stwierdzam prawomocność obrad. Serdecznie witam na dzisiejszych obradach pana burmistrza Bartłomieja Bartczaka, panią skarbnik, radnych. Witam wszystkich, którzy śledzą nasze obrady online. Szanowni Państwo, informuję, że głosowanie projektów uchwał będzie analogiczne jak w sesji poprzedniej, ale że mieliśmy tylko jedną, więc przypomnę zasady. Głosowanie projektów uchwał na dzisiejszej sesji będzie przeprowadzone w następujący sposób. Po przedstawieniu projektu uchwały i zakończeniu dyskusji nad projektem zostaniecie Państwo poproszeni o głosowanie. Po wyczytaniu imienia i nazwiska radnego, radny głosuje słowami: jestem za lub jestem przeciw lub wstrzymałem się od głosu. Pracownik Biura Rady będzie dokonywał zapisu w formie elektronicznej. Ja równocześnie będę to zaznaczał w formie papierowej. Wynik głosowania po jego zakończeniu przedstawię wszystkim Państwu. Potrzebę zabrania głosu w przedmiocie projektu uchwały bardzo proszę o zasygnalizowanie przez podniesienie ręki widocznej w kamerze. I tak, szanowni radni, składam pierwszy wniosek, wniosek formalny o wycofanie z porządku dzisiejszej sesji projektu uchwały nr 177 w sprawie wyboru metody oraz ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych. Czy są inne propozycje dotyczące zmian w porządku obrad? Bardzo proszę. Proszę mikrofon włączyć. Ja mogę? Tak, bardzo proszę. Pani ja Kiewska tylko... się zgłosi. Aha, ja chciałam... A dobrze, radna pierwsza, oczywiście, jak najbardziej pani interesuje. Najmocniej przepraszam, bo nie wiedziałam, czy to do mnie informacja. Ja tylko chciałam zapytać, czy możemy usłyszeć, z czego wynika wycofanie tej uchwały, bo postulowaliśmy, żeby w sesji uczestniczył prezes PUM-u i może mielibyśmy wtedy okazję do jakiejś dyskusji na ten temat. Już odpowiem. W mojej ocenie na tej sesji pan prezes PUM-u nic by nie wyjaśnił. Było za dużo kontrowersji, za dużo niewiadomych, za dużo znaków zapytania, a na komisjach generalnie wypłynęły wnioski, żeby to opracować od początku do końca, żeby się nie zajmować tym co kilka miesięcy. I bardzo proszę pani skarbnik. Pytanie, czy do tego tematu wrócimy jeszcze na sesji grudniowej, która jest przewidziana na koniec grudnia, 30 grudnia?
Bardzo nie było słychać, bardzo cicho było. Czy wszyscy słyszeli? Mam pytanie, czy do projektu tego projektu wrócimy 30 grudnia na sesji? Czy jaki jest plan? Mało prawdopodobne. Jeżeli nie... Bardziej jest prawdopodobny styczeń lub początek lutego. To jeszcze tylko chciałam uprzedzić Państwa, że jeżeli, bo w uzasadnieniu do budżetu na 2021 rok pisaliśmy, że opieramy się, przewidujemy stawkę 30 zł od miesiąca marca i że robimy to w oparciu o przygotowane projekty uchwał. W momencie, kiedy tych projektów uchwał nie ma, no to musimy oprzeć się na obowiązującym obecnie prawie, czyli uchwale, która mówi o stawce 24 zł. Będzie wiązało się to z autopoprawką do budżetu, która będzie nam powodowała, no przy, jeżeli zostawimy te wydatki, które są, nie będziemy brali pod uwagę rozstrzygnięcia przetargowego, tylko weźmiemy wydatki, które są obecnie w budżecie, to deficyt na odpadach był 1 200 000. My zostawiliśmy deficyt na odpadach ponad 400 000 zł. Na taki byliśmy przygotowani przy tych wydatkach. I z takim udało nam się uchwalić budżet. Jeżeli to będzie 1 200 000, mamy obawy, że nie uda się uchwalić tego budżetu 30 grudnia. Prace nad budżetem były bardzo długie i bardzo ciężkie. Nie złożyliśmy tego budżetu, jak Państwo wiecie, w terminie do 15 listopada, tylko trochę później, 19 listopada. Ja sobie przygotowałam, jak wyglądało dochody i wydatki z ostatnich 5 lat. Od 2016 roku dokładamy do odpadów 200 000 było przez 2 lata, później przez 2 lata 300 000, w 2020 roku to już jest 400 000 zł i podobnie planowaliśmy na rok 2021. I ja rozumiem, że nie chcemy robić podwyżek dotkliwych dla mieszkańców, ale nie rozumiem, że nie rozmawiamy w ogóle o podwyżce, bo wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że wszystko drożeje. Wszystko drożeje. Także nie rozumiem, dlaczego nie chcemy zrobić nawet symbolicznej podwyżki, nawet żadnej, że nie rozmawiamy o w ogóle żadnej. I proszę Państwa, to jaką pracę wykonaliśmy przy tym, żeby to się udało, ile było telefonów do Regionalnej Izby Obrachunkowej i jaka była gimnastyka, bo jeżeli chodzi o dochody i wydatki, nie jesteśmy w stanie już tutaj nic zwiększyć, jeżeli chodzi o dochody. Możemy rozmawiać jeszcze o ścinaniu wydatków, ale nie wiem, czy one uda się ściąć w ten sposób, żeby to coś pomogło, dlatego że Państwo widzieliście, mieliście zestawienie, które pokazywało, że wydatki na rok 2021 są praktycznie planowane na poziomie roku 2020. To, co rosło, to rosło tylko obowiązkowe rzeczy typu podwyżki dla nauczycieli, płace minimalne, to było podnoszone. Nie przewidywaliśmy nawet wzrostu cen energii i tak dalej. To zostało zostawione na poziomie roku 2020. I mam tutaj poważne obawy, czy uda się uchwalić budżet na 2021 rok po Państwa decyzji. Dlatego odezwałam się po to, żebyście Państwo mieli tą świadomość. Być może, że 30 grudnia nie przedstawimy budżetu, tak, na 2021 rok. Dziękuję. Dziękuję. Radny Ziemowit-Patek. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. Moje pytanie wiąże się z tym, co Pani Skarbnik już powiedziała, czyli po pierwsze, totalnie wywracamy projekt budżetu do góry nogami. Druga sprawa, czy odwlekanie tej podwyżki nie spowoduje podniesienia tego deficytu jeszcze ponad te 400 000, bo z każdym miesiącem będziemy mieli coraz większy bagaż do udźwignięcia w związku z tym, że teraz tego nie podnosimy. Realne koszty poprzetargowe to jest w granicach 40 niemalże złotych. Teraz pytanie, czy
odwleczenie tego o miesiąc, dwa, trzy nie spowoduje, że my będziemy mieli podwyżkę i ogromny deficyt. Dziękuję. Dziękuję. Radna Halina Wojnicz. Proszę mikrofon. Tak. Już tak. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, w tej chwili wycofujemy uchwałę z porządku obrad. Czy na dzisiejszej sesji zostanie zaproponowana inna kwota, która będzie przekazana mieszkańcom, ewentualnie po prostu inne propozycje, które byśmy mogli przedstawić. Czy wycofujemy tą uchwałę i nie podejmujemy tego tematu? Taki jest, taki był mój wniosek o wycofanie i rozpoczęcie intensywnych prac na temat sposobu, nowego sposobu zagospodarowania odpadów. Dlaczego to jest, przepraszam, można jeszcze? Tak, tak proszę. Słyszana jestem. Po prostu sprawa jest na tyle poważna po prostu, żebyśmy wielokrotnie nie podwyższali tej kwoty, żeby to wszystko było oparte na realnych po prostu kwotach, które mamy podać naszym mieszkańcom. Ponadto zapewne każdy radny liczy się z tym, że obciążenie budżetu każdej rodziny będzie ogromne. W związku z tym musimy bardzo przeanalizować, wypracować takie kwoty, które będą realne i w budżecie, w tej gospodarce śmieciowej, jak i biorąc pod uwagę budżet rodziny. Ponadto, panie przewodniczący, mamy jeszcze do przepracowania sprawę tak zwaną związaną z niepłaceniem za śmieci, czyli uszczelnienie systemu jest bardzo istotne. W tej chwili o tym żeśmy nie rozmawiali tak dogłębnie, więc ja jeszcze raz pytam, czy cokolwiek dzisiaj związanego ze śmieciami będzie poruszane, proponowane nam jako radnym na tej sesji. Dziękuję bardzo. Czy pan burmistrz chce się do tego odnieść? Tak, rozmawialiśmy dużo o tym. Uszczelnienie systemu to nie jest taka prosta sprawa, proszę państwa. Tutaj najbardziej uszczelniającym systemem, ja jestem po rozmowie z panem przewodniczącym, byłby system, tak jak państwo wiecie zapewne, uzależnienia opłat śmieciowych od wody. I wtedy rzeczywiście, bo dzisiaj wiemy jak jest, są osoby w mieszkaniach, które nie są zameldowane, jest mnóstwo pracowników, którzy mieszkają w Gubinie, którzy też nie są zameldowani i tych ludzi się potem nie podaje. Potem te kilka tysięcy osób brakuje w systemie zapewne. A mamy ograniczone możliwości, żeby zweryfikować. Ja znam sytuację, kiedy pracownicy urzędu na mieście zwracali uwagę, dlaczego pana miało nie być, pan się jakby wyłączył z systemu, pan miał być gdzieś, czy pani na opiece w Niemczech, a nagle pan tu jest, to pan nas oszukuje i tak dalej. Znam takie sytuacje z autopsji, więc nie ma dobrego, sprawiedliwego systemu na to, a z drugiej strony nie może tak być, że my, którzy płacimy za tych też częściowo, którzy nie płacą. Dlatego te stawki rosną. Oprócz tego wiemy, że opłata marszałkowska rośnie. Na pewno trzeba zrobić kolejny przetarg. Ten, który jest, będzie prawdopodobnie anulowany. Ale jednocześnie ja się zgadzam z państwem, że te opłaty powinny nie być na jakimś tam wysokim poziomie, bo musimy chronić też naszych mieszkańców. Tu trzeba znaleźć złoty środek, który jednocześnie zabezpieczy budżet, ale też nie spowoduje, że u nas w Gubinie będzie dużo drożej, czy w ogóle drożej niż w innych miastach. Dziękuję. Pani Kiewska jeszcze, proszę. Zgadzam się ze wszystkim, co państwo tutaj mówią o tym, że opłaty muszą być na takim poziomie, który będzie w stanie udźwignąć mieszkaniec i będzie uszczelniony system. Ale to, o czym w tej chwili w określonym czasie od publikacji. Nie było. To jest kwestia zawiadomienia wszystkich mieszkańców o tych zmianach.
nowych harmonogramów, wyegzekwowania od mieszkańców złożenia deklaracji i to po prostu idzie w miesiące. Taka praca idzie w miesiące. I nie wiem, my tego nie zdążymy zrobić do miesiąca marca. Można? Bardzo proszę, radna Teresa Zajkowska. Szanowni Państwo, z tego co nam tutaj sugeruje, czy wręcz wprost właściwie mówi pani skarbnik, wynika, że od podwyżki nie uciekniemy i nie możemy uciekać. Więc moja propozycja jest taka, żebyśmy jednak nie wycofywali projektu tej uchwały, bo prawdopodobnie od 30 zł to na pewno już nie uciekniemy. Oby nie było to więcej. I jeśli wycofanie dzisiejszej uchwały pociągnie konsekwencje tego typu, że nie będzie można podjąć uchwały budżetowej, to chyba nie mamy wyjścia. Musimy dzisiaj przyjąć tę uchwałę, jaką już dyskutowaliśmy i proponowaliśmy, w nadziei, że nowy przetarg wyłoni takiego odbiorcę śmieci, który nie będzie chciał dodatkowych jakichś pieniędzy zarabiać kosztem mieszkańców. Oby tak się stało. Dziękuję bardzo. Proszę radny Zbigniew Bołoczko. Szanowni Państwo. Sekundkę, przepraszam Zbyszku, jeszcze sekundkę. Rozumiem, że pani Danuta Grygorowicz jest obecna. Tak. Tak, dobrze, tak, dziękuję. Tak, jestem. Dziękuję. Bardzo proszę, Zbyszku. Szanowni Państwo, popieram wniosek pana przewodniczącego i przychylałbym się do tego, żeby głosować nad tą propozycją na ostatniej sesji grudniowej, tak żeby nie wyrzucić uchwały budżetowej. Z tym tylko, że przez ten krótki okres zastanowić się nad kwotą, żeby to nie było tak z kapelusza 30, 33, 32. W przybliżeniu wybrać taką kwotę, która powinna jak najmniej wprowadzić tej straty w budżecie, ale naprawdę przychylić się do dyskusji w styczniu, żeby wszyscy dyskutowali nad tym, aby uszczelnić ten system. System musi być uszczelniony. Brakuje nam około tak w przybliżeniu 3-4 tysięcy ludzi. Wtedy ta opłata będzie naprawdę realna. Ale to nie może być tak, że dzisiaj pada propozycja 30, już była na komisji słyszana propozycja 33, może to jest 36. Za każdym razem wiąże się to z kosztami powiadamiania ludzi, drukowania ulotek i tak dalej. To musi być na dłużej. To nie może być tak z kapelusza. Dziękuję. Dziękuję. Radny Robert Woszak. Mikrofon bardzo proszę włączyć. Tak, tak, tak. Włączę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Na komisjach była nam przedstawiana kwota pierwotnie 30 zł od osoby. Naczelnik Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego przedstawił nam kwotę 32,80 zł jako tą kwotę, która by równoważyła ten, bilansowała te wydatki, żeby... Przepraszam, 42. Ja mówię o tym, o czym mówił pan naczelnik Wydziału KAI. 42. Nie, proszę mnie słuchać dalej. 32,80 było zaproponowane przez KAI. I nad tym się mieliśmy również pochylić. To jest ta kwota bilansowała straty ponoszone przez ewentualne straty ponoszone przez Urząd Miasta. Po wyborze operatora usłyszeliśmy, że operator żąda kwoty 42 zł, co jest niedopuszczalne, chociażby ze względu na to, że maksymalna kwota, jaką możemy zaproponować mieszkańcom, to jest 36 zł, tak. Stąd no, bynajmniej moje obawy o to, że po prostu bardzo mocno byśmy no, po prostu obciążyli mieszkańców, jeżeli chodzi o finanse. I dlatego warto się zastanowić do 30 oczywiście grudnia, co zrobić, żeby i Urząd Miasta nie był stratny i mieszkańcy nie ponieśli dużych kosztów. Dziękuję.
Dziękuję. Pan naczelnik Krzysztof Olifirowicz, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem tylko powiedzieć, że my do 30 grudnia nie jesteśmy w stanie uzyskać nowych ofert, nowych rozwiązań, zrobić w związku z tym nowe wyliczenie, bo na to potrzebne są przetargi i w ogóle rozmowa z Państwem na temat sposobu rozliczania, sposobu zakresu rzeczowego nowego, o tym dyskutowaliśmy na komisjach, z czego zrezygnować. Natomiast my możemy jedynie do końca roku w trybie z wolnej ręki, awaryjnie podpisać umowy na miesiąc najbliższy, może potem będziemy to przedłużać, ale nie uzyskać konkretnych ostatecznych liczb, aby przyjąć jakąś stawkę. Ja tutaj przypomnę, tak jak zresztą mówił radny Woszak, 30 zł to już było z deficytem na ten rok, aby się bilansowało jest 33 na poziomie wydatków zaplanowanych w budżecie. Natomiast gdyby była przyjęta oferta z przetargu, to byłoby nawet 42, co jest w ogóle nierealne. I takie obliczenia my mamy i na 30 grudnia nie będziemy mieli innych, bo nie będziemy mieli ostatecznych ofert według nowych rozwiązań, o których dopiero mamy dyskutować. Dziękuję. Radna Halina Wojnicz jeszcze proszę i potem Ziemowit Patek. Chciałabym jeszcze swoją wypowiedź uzupełnić, ponieważ w tej uchwale w ogóle zupełnie nie padło to stwierdzenie dzisiaj. Mamy jeszcze taką po prostu przesłankę, że za śmieci mieszkaniec od osoby by płacił 30 zł, natomiast jeżeli by nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, płaci dwukrotnie 60 zł. Chciałam tą swoją wypowiedź właśnie o te po prostu informacje uzupełnić. Dziękuję. Dziękuję. Radny Ziemowit Patek. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, do przetargu stanęło jedno przedsiębiorstwo. Czy po jakichkolwiek naszych zmianach liczycie Państwo na to, że tu się jakiś worek otworzy i wysypią się inni oferenci? Dziękuję. Myślę, że tak, ponieważ nie było Cię wzięło akurat na komisjach, może posiadłeś wiedzę czy nie, jest zaproponowane, żeby zdecydowanie dłuższy okres zrobić 3-4 lat umowy, trwania umowy na wywóz nieczystości, więc jest wtedy większe prawdopodobieństwo, że ktoś spróbuje na taki okres zainwestować, ponieważ na jeden rok to rzeczywiście żadna inwestycja, żeby tu próbować się angażować w Gubinie. I jeszcze radny Mirosław Rogiński, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uważam, że na dzisiejszej sesji tutaj nic konkretnego nie wypracujemy. Uważam, że pan przewodniczący postawił wniosek i proszę o jego przegłosowanie. Czy są jeszcze, bardzo proszę radna Teresa Opara. Bardzo proszę o włączenie mikrofonu. Panie burmistrzu, szanowna rado, ja popieram wniosek pani radnej Zajkowskiej. Przyjmijmy ten projekt uchwały w tej formie, w jakiej on jest i szukajmy dalej rozwiązań, co należy zmienić, przecież wszystko później może być, bo jeżeli rzeczywiście nie przyjmiemy projektu tej uchwały, to finansówka nie zepnie budżetu, nie będzie do końca roku, nie przyjmiemy budżetu, a to jest, to grozi prowizorium i budżetowym, to takie wiecie. Ja proponuję przyjąć propozycję pani radnej Zajkowskiej. Dziękuję. Radny Mirosław Rogiński jeszcze. Szanowni Państwo, termin uchwalania budżetu to nie jest do 31 grudnia, a zgodnie z ustawą jest do 31 stycznia. Ale nie robimy się do 31 stycznia, bo naczelnik KAI powiedział, że nie damy rady i pani Ponikiewska powiedziała, że nie damy rady przygotować nowego projektu uchwały. Nie damy rady. Logistycznie. Oj, coś się dzisiaj sypie. Radny Krzysztof Zdobylak. Szanowni Państwo, ja bym chciał również poprzeć mamy zarówno przewodniczącego Sendery, jak i również radnego Rogińskiego, abyśmy przegłosowali wniosek o wycofanie tej uchwały.
Natomiast wrócimy do niej najwyżej. Czy w grudniu możemy w takim samym, w tym, tak, w tej samej treści przyjąć uchwałę, ale dajmy sobie ten czas, ten tydzień czasu, czy te kilka dni na zastanowienie się i wypracowanie na lepszej decyzji. Na spokojnie. Dziękuję. Jeszcze pani Punikiewska, bardzo proszę, i następnie Jan Skóra. Jeśli chodzi o termin uchwalenia budżetu, to w związku z sytuacją covidową został on nawet przedłużony do końca marca. Tak. Tylko nie chodzi bardziej o te terminy, tylko o stan finansów naszego miasta tak naprawdę chodzi, bo musicie państwo mieć na uwadze, już nie mówię nawet, czy będą inni oferenci i że za swoją usługę wywozu oni może się uda uzyskać niższe kwoty od tego, co do tej pory tutaj było proponowane. Natomiast musicie państwo mieć na uwadze, że ta podwyżka jest nawet z tego tytułu, że po prostu na marszowie za zagospodarowanie tych ton znacznie rosną koszty i od tego po prostu nie uciekniemy. I bardzo państwa proszę, żebyście faktycznie dokonali takiej analizy, bo tego, co mamy dzisiaj, tego, co mamy na dzisiaj uchwalone, na jakiej podstawie prawnej się dzisiaj opieramy i dopiero później przystąpili do prac, do tego, żeby całkiem zmienić ten system, bo to będzie naprawdę dłuższy okres czasu ta praca. Ale pani skarbnik, na komisjach akurat uczestniczyła pani Smiejan. Po uchwaleniu 30 zł wiem, jaki ogrom pracy będzie czekać urzędników. Kilka tysięcy decyzji, kilka tysięcy zmian dotyczących zawiadomień mieszkańców, dotyczących zmiany ceny. I ta cena nic nie zmieni. My chcemy wrócić za jednym razem z ceną odpowiadającą realiom do tego, żeby też zaoszczędzić pracy urzędnikom. Także myślę, że mój wniosek jest zasadny. Państwa wola, jeżeli go poprzecie. Jeżeli nie, będziemy procedować ten wniosek, projekt uchwały w następnych punktach. Wiemy, czy to się stanie, a dzisiejsze 24 zł, no to jest po prostu, no to jest przepaść. A nie wiemy, kiedy będą uchwały i kiedy wejdzie to wszystko w życie tak naprawdę. Nie jesteśmy w stanie zakreślić żadnego terminu. Dla mnie przepaścią to jest w tym momencie to, co argumentuje zakład z Marszowa, ponieważ jeżeli oni używają argumentów, mam to na piśmie, od nich pismo, że skoro mieszkańcy mają zwiększone pakiety socjalne, skoro jest minimalna krajowa większa, to trzeba złupić ludzi. To już w tym momencie jest mój dopisek. To skoro ludziom się polepszyło, to znaczy, że trzeba podnieść ceny u siebie. Żeby się aż tak bardzo nie polepszyło. Czy jeszcze są jakieś pytania odnośnie zmian zaproponowanych? Bardzo przepraszam, bardzo proszę, Jan Skóra. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Jako matematyk to posługuję się liczbami. Na podstawie informacji tu przedstawionych w Gubinie jest 16 125 mieszkańców. Deklarację złożyło 12 938 osób. Różnica 3187 osób. Jeśli wiadomo, że połowa niech będzie wyjechała z Gubina, to i tak zostanie dosyć duża ilość osób. I problem teraz właśnie uszczelnienia odnośnie osób zgłaszających deklaracje. I tu uważam, że pomysł pana burmistrza o tym, aby odnośnie ilości zużytej wody, ale to trzeba też przeanalizować, czy ten sposób wykaże, gdzie jest więcej osób, czy też po prostu tylko wykaże, gdzie się ludzie więcej myją. Ja uważam, że tu pani Edyta ma rację, że trzeba jakąś uchwałę przyjąć, bo przy 24 zł to po prostu nie wyrobi mi się z tym budżetem. Ja widzę u siebie w domu, my mamy śmieci zmieszane po 60 zł. No może ludzie w końcu zaczną selektywnie segregować te śmieci. Dlatego uważam, że powinniśmy tą uchwałę przyjąć, bo coś trzeba zrobić, iść do przodu, a później tylko właśnie szukać tych oszczędności, bo mówię tak skromnie, gdyby z tych 3000 nawet 1000 osób udało nam się wyłapać. No ja rozmawiałem z PUM-em, oni mówią, że są tak, nasz zarządca z PUM-u jest tak za
pracowany, że nie ma możliwości, żeby no, w jakiś sposób działać w tym kierunku, to i tak będzie około, gdzieś tak średnio licząc, 500 000 zł zysku. Więc przy takim skromnym uszczelnieniu do 1000 osób. Więc gdyby nam się udało wszystkie osoby wykryć, które nie płacą, no to praktycznie byłaby to olbrzymia suma pieniędzy. Dlatego ja uważam, że powinniśmy jednak tą uchwałę przyjąć, bo z czymś trzeba pracować, żeby budżet był łatwiejszy do zrobienia, a później i tak będziemy musieli te rzeczy po przetargach dopiero zrealizować. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi, pytania, propozycje zmian? Nie widzę. Przystępujemy wobec do głosowania na temat zmiany porządku obrad zaproponowanego przeze mnie i wycofanie projektu uchwały 177 w sprawie metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kto z radnych jest za przyjęciem zmienionego porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? I tak bardzo proszę, radny Zbigniew Wołoczko. Jestem za. Dziękuję. Galewski Jerzy jest dalej nieobecny. Danuta Grygorowicz. Wstrzymuje się. Dziękuję. Grygorowicz Danuta. Ej, przepraszam. Ochotny Mariusz. Jestem za. Dziękuję. Teresa Opara. Wstrzymuje się. Dziękuję. Paczka Krystyna. Wstrzymuje się. Dziękuję. Ziemowit Patek. Wstrzymuje się od głosu. Dziękuję. Rogiński Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Romanowski Tomasz. Jestem za. Dziękuję. Ja jestem za. Jan Skóra. Jestem przeciw. Dziękuję. Wojnicz Halina. Jestem za. Dziękuję. Woszak Robert. Jestem za. Dziękuję. Zajkowska Teresa. Jestem przeciw. Dziękuję. Zdobyla Krzysztof. Nie słyszę, nie słyszymy. Po ustach słyszę, że za, tak? Dziękuję. Tak. Jestem za. Teraz może słychać lepiej? Tak, tak. Ale tak zrozumiałem ten gest. Dziękuję. Pan Mirosław Rogiński był za. Jestem za. Tak, Mirosław Rogiński był za. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania porządek obrad został zmieniony 8 głosami. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. To jest informacja burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji. I tak bardzo proszę, panie burmistrzu. Jeszcze momencik, panie burmistrzu, tylko zobaczymy, czy to rzeczywiście jest pan Galewski dołącza do nas. Dobrze, to potem to stwierdzimy. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowni państwo, tych spotkań ostatnio nie było za wiele, ponieważ sytuacja jest jaka jest, sami państwo wiecie. Natomiast z pozytywnych wieści to jest to, że dostaliśmy 2,5 miliona złotych od rządu. Po pierwsze na dokończenie inwestycji budowy hali, czyli tam piętro, i to jest 1,5 miliona złotych, oraz na remont oświetlenia ulicznego. Oprócz tego odwiedzaliśmy miejskie inwestycje, między innymi parking przy ulicy Roosevelta, tutaj z panią radną Wojnicz, oraz inne inwestycje, więc praca na bieżąco się toczy. Wydaje mi się, że ten rok przyszły inwestycyjnie nie będzie gorszy niż ten, który właśnie zamykamy. Poprzez te dofinansowania rządowe czy inne, które mamy pozyskane, na pewno się będzie w mieście dużo działo. Oprócz tego są też obiecujące programy w Urzędzie Marszałkowskim, między innymi na infrastrukturę sportową czy na turystyczną, więc tutaj też na pewno stosowne wnioski będziemy składać. Dziękuję.
głośno. Panie przewodniczący, mikrofon. Słychać. Rozumiem, że pan Jerzy Galewski, radny Jerzy Galewski, dołączył do nas. Tak, dołączył. Dobrze, dziękuję. Czyli generalnie w tym momencie mamy komplet 15 radnych. Przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja przewodniczących komisji na temat działań podjętych od ostatniej sesji. I bardzo proszę, Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej, radny Tomasz Romanowski. Mikrofon. Mikrofon. Teraz słychać? Tak. Szanowni Państwo, Szanowna Rado, Szanowny Panie Burmistrzu, Komisja Finansów Gospodarki Komunalnej od ostatniej sesji obradowała dwa razy. 3 grudnia opiniowaliśmy projekt ustawy budżetowej oraz zapoznaliśmy się z wnioskami, pozostałymi wnioskami do budżetu. 16 grudnia opiniowaliśmy projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska, radna Teresa Opara. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Komisja Bezpieczeństwa spotkała się dwukrotnie. Przedmiotem omawiania, na spotkaniach omawialiśmy projekty uchwał, które są przedmiotem obrad na dzisiejszej sesji. Dziękuję. I Komisja Kultury, Młodzieży, Oświaty, Młodzieży, Sportu i Turystyki, radny Robert Woszak. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, komisja spotkała się w poniedziałek w celu omówienia projektu uchwał na dzisiejszą sesję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja rewizyjna, radna Danuta Grygorowicz. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, komisja rewizyjna nie spotykała się między sesjami. Dziękuję. Dziękuję. I Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, radny Ziemowit-Patek. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Tylko jeszcze powiedz mi, bo to jest Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Która to jest pana nieczka? Ta, gdzie jest Deres, czy ta, gdzie jest aptek? Wyłączone mikrofony wszystkie zostały, tak? Dobra. Jeszcze raz, bo ja nie usłyszałem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Również nie obradowaliśmy. Aha, dziękuję. Tym sposobem przechodzimy do punktu czwartego, podjęcie uchwał w sprawie i rozpoczynamy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Gubien o statusie miejskim. Jest to projekt 171. Wszystkie komisje rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Czy są pytania do projektu uchwały? To jest projekt w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy. Nie widzę pytań. Przystępujemy wobec tego do głosowania. Bardzo proszę o slajd. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały 171 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Gubin? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Proszę, Zbigniew Bołoczko. Jestem za. Dziękuję. Galewski Jerzy. Jestem za. Dziękuję. Grygorowicz Danuta. Jestem za. Dziękuję. Ochotny Mariusz. Jestem za. Dziękuję. Opara Teresa. Jestem za. Dziękuję. Paczka Krystyna. Jestem za. Dziękuję. Ziemowit Patek. Jestem za. Dziękuję. Rogiński Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Romanowski Tomasz. Jestem za. Dziękuję. Sendera Wojciech. Jestem za. Jan Skóra. Jestem za. Wojnicz Halina. Jestem za. Dziękuję. Woszak Robert. Jestem za. Dziękuję. Zajkowska Teresa. Jestem za. Dziękuję. Zdobyla Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały przyjęty został 15 głosami.
Przechodzimy do następnego projektu. To jest projekt numer 184. Dotyczy wystąpienia gminy Gubin o statusie miejskim ze Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska. Wszystkie komisje rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały? Bardzo proszę, radna Halina Wojnicz. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie burmistrzu. Z informacji prasowych Stowarzyszenie Aglomeracja Zielonogórska ma się dobrze i obfituje w działaniu. Mam takie pytanie. Dlaczego nie było, panie burmistrzu, naszego przedstawiciela naszej gminy w tym 15-osobowym po prostu zarządzie? Gminy mniejsze, takie jak Czerwieńsk, Kargowa, miały swoich przedstawicieli. Występujemy dzisiaj z tego stowarzyszenia, do którego należeliśmy 9 lat, czyli wpłaciliśmy gdzieś kwotę, jeżeli to po 8 tysięcy rocznie, no 72 czy mniej. To bym prosiła, żeby może pan burmistrz to uściślił. I chciałabym się coś więcej dowiedzieć, panie burmistrzu, od pana, dlaczego to się tak stało i uzupełnić naszą wiedzę jako radnych. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o odpowiedź, panie burmistrzu. Te stawki na początku nie były takie, one rosły z czasem i między innymi to jest powód, dla którego uznajemy, że warto wyjść. Natomiast jakby... Jeżeli chodzi o aglomerację, na początku żeśmy trochę skorzystali na... Ja musiałem sprawdzić, jakie projekty dzięki temu zostały u nas zrealizowane. Nie wiem, czy pan naczelnik Olifirowicz ma w tej chwili możliwość przedstawienia czegokolwiek, ale jeżeli państwo chcecie, to faktycznie na początku zyskaliśmy na tym, że byliśmy członkiem aglomeracji, bo tam pewne projekty unijne, zdaje się, były robione. Dzięki temu Partycypować. Natomiast jakby spowolnienie działalności aglomeracji w ostatnich latach powoduje to, że naszym zdaniem bycie tam nie jest dalej dla nas opłacalne. Bardzo proszę, radna Teresa Zajkowska. Ja nie wiem, proszę państwa, na ile moje informacje są precyzyjne, ale w czasie obrad komisji usłyszeliśmy, że właściwie jedyny efekt funkcjonowania Gubina w tej organizacji był taki, że dwukrotnie informacja o mieście pojawiła się w folderach. I to jakaś skromna. Także chyba nie ma co się zastanawiać nad dalszą obecnością, jeśli miasto musi wykładać pieniądze, a nie przekłada się na jakieś to na jakieś wymierne efekty. Dziękuję. No może dodam, szanowni państwo, że no miasto skorzystało, takim najbardziej znaczącym dokumentem był, który przyjęliśmy, to był plan gospodarki niskoemisyjnej. To był no, dość wysoki koszt tego. Dzięki temu stowarzyszeniu my go uzyskaliśmy, ale naprawdę uczestniczyłem tam kilkakrotnie w obradach walnego zgromadzenia. No nie będę nic więcej mówić. Dziękuję. Radna Halina Wojnicz, proszę. Teraz chwileczkę już włączyłam. Panie burmistrzu, proszę jeszcze może uściślić to zapytanie, w ogóle odpowiedź na to pytanie. Czemu jako taka duża gmina nie znaleźliśmy się w tym 15-osobowym zarządzie? Może by wówczas było to troszkę inaczej wszystko wyglądało. Jak to się stało, panie burmistrzu? Szanowni państwo, nie wszędzie trzeba kandydować do zarządu. Ja wiem, że są niektórzy samorządowcy czy politycy, którzy uwielbiają wszędzie być na pierwszym miejscu, czyli w zarządzie. Ja osobiście jestem w konwencie Euroregionu, byłem w zarządzie Zrzeszenia Wójtów i Burmistrzów, uczestniczę w walnych, strefa ekonomiczna, RTBS, oczyszczalnia ścieków, PUM, mam jeszcze marszów. Tego jest naprawdę dużo, oprócz tej bieżącej pracy urzędowej. Natomiast jeszcze, gdy miał się pchać do zarządu aglomeracji, czy jeździć na kolejne zarządy, spotkania, które w mojej ocenie jakby nie wywierały dużego wpływu na naszą przyszłość naszej gminy, no to tak naprawdę bym siedział albo w samochodzie między Gubinem a innymi miejscowościami i tego czasu na taką bieżącą pracę samorządową, która powinna przynosić owoce dla nas wszystkich, byłoby zdecydowanie mniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z radnych chce zabrać głos?
Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o slajd. Projekt 184. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały 184 dotyczącego wystąpienia gminy Gubin ze Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? I tak zaczynamy. Radny Zbigniew Wołoczko. Jestem za. Dziękuję. Galewski Jerzy. Jestem za. Dziękuję. Grygorowicz Danuta. Jestem za. Dziękuję. Ochotny Mariusz. Jestem za. Opara Teresa. Mikrofon, nie słyszę. Jestem za. Dziękuję. Paczka Krystyna. Jestem za. Dziękuję. Patek Ziemowit. Jestem za. Rogiński Mirosław. Jestem za. Romanowski Tomasz. Jestem za. Ja jestem za. Skóra Jan. Jestem za. Wojnicz Halina. Jestem za. Dziękuję. Woszak Robert. Jestem za. Zajkowska Teresa. Jestem za. Zdobyla Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta. 15 głosami jednogłośnie. Następny projekt, nad którym się pochylimy, jest to uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2020 rok. Zmiany w uchwale budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim wprowadza się w związku ze złożonymi wnioskami przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz przez naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego. Zmiany uwzględniają zapotrzebowanie jednostek i wydziałów na realizację niezbędnych zadań. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych zmian zawierają przedmiotowe wnioski. I tak wszystkie komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Czy są pytania do projektu dotyczącego zmian w uchwale budżetowej? Nie widzę żadnej ręki. A jest radny Krzysztof Zdobylak. Musimy się zapytać teraz odnośnie, bo wycofaliśmy uchwałę o śmieciach. Czy to skutkuje teraz na obecną uchwałę budżetową? Czy musimy jakąś autopoprawkę wprowadzić? Na tą uchwałę nie, ponieważ tam to skutkowało na uchwałę przyszłą budżetu 2021. Chyba, że się mylę, pani skarbnik. Nie. Nie, dobra. Nie widzę, bardzo proszę o slajd do projektu uchwały 189. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały 189? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? I tradycyjnie alfabetycznie Bałoczko Zbigniew. Jestem za. Dziękuję. Galewski Jerzy. Jestem za. Dziękuję. Grygorowicz Danuta. Jestem za. Dziękuję. Mariusz Ochotny. Jestem za. Dziękuję. Opara Teresa. Jestem za. Dziękuję. Paczka Krystyna. Jestem za. Dziękuję. Patek Ziemowit. Jestem za. Dziękuję. Rogiński Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Romanowski Tomasz. Jestem za. Dziękuję. Wojciech Sendera jest za. Jan Skóra. Jestem za. Wojnicz Halina. Jestem za. Dziękuję. Robert Dwoszak. Jestem za. Dziękuję. Zajkowska Teresa. Jestem za. Dziękuję. Zdobylak Krzysztof. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został również zatwierdzony jednogłośnie. Przechodzimy do zmian w projekcie uchwały 189 dotyczącego WPF. Tak, przepraszam, czy radna Wojnicz mogłaby wyłączyć mikrofon, bo tak buczenie. Tak, już. Projekt uchwały 190 dotyczący zmian w uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2020-2032 związane
jest z aktualizacją danych na 2020 rok w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2020 rok. I wszystkie komisje rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Czy są jeszcze jakieś pytania do projektu odnośnie WPF? Nie widzę. Proszę o przygotowanie slajdu. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały 190? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? I tak, radny Zbigniew Bołoczko. Jestem za. Dziękuję. Galewski Jerzy. Jestem za. Grygorowicz Danuta. Jestem za. Ochotny Mariusz. Jestem za. Opara Teresa. Jestem za. Paczka Krystyna. Jestem za. Dziękuję. Patek Ziemowit. Jestem za. Dziękuję. Rogiński Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Romanowski Tomasz. Jestem za. Wojciech Sendera jest za. Jan Skóra. Jestem za. Wojnicz Kalina. Mikrofon na wyłączony. Jestem za. Dziękuję. Woszak Robert. Jestem za. Dziękuję. Zajkowska Teresa. Jestem za. Dziękuję. Zdobyla Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały w sprawie zmian WPF został przyjęty. I tak przechodzimy do projektu uchwały numer 186 dotyczący miejskiego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wszystkie komisje rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Rzeczywiście, jak trwają komisje, to zupełnie inaczej jest sesja prowadzona. Jak jest brak komisji, to wygląda to zupełnie inaczej. A tak wiele problemów się na komisjach rozwiązuje. Jest slajd, bardzo proszę o slajd. Dobrze, kto z radnych jest za przyjęciem projektu 186? Dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie miejskiego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? I zaczynamy od Zbigniewa Bołoczki. Jestem za. Dziękuję. Galewski Jerzy. Jestem za. Grygorowicz Danuta. Jestem za. Ochotny Mariusz. Jestem za. Opara Teresa. Jestem za. Paczka Krystyna. Jestem za. Patek Ziemowit. Jestem za. Rogiński Mirosław. Jestem za. Romanowski Tomasz. Jestem za. Wojciech Sendera za. Jan Skóra. Jestem za. Wojnicz Halina. Jestem za. Dziękuję. Robert Woszak. Jestem za. Zajkowska Teresa. Jestem za. Zdobyla Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały 186 został przyjęty. Następnym punktem jest projekt o numerze 188. Dotyczy określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Gubin o statusie miejskim na rok szkolny 2020-2021. Uchwały, tak przypomnę, że uchwałę w niniejszej sprawie podejmowaliśmy już 4 września. Niestety nie zawierała ona zapisu o obowiązkowej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Stąd jest w tej chwili ta zmiana tylko. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Wszystkie komisje rady, dodam, zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Nie widzę. Bardzo proszę slajd do projektu 188.
Dziękuję. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu 188? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Proszę o głosowanie. I tak Bołoczko Zbigniew. Jestem za. Galewski Jerzy. Jestem za. Grygorowicz Danuta. Jestem za. Ochotny Mariusz. Jestem za. Opara Teresa. Jestem za. Paczka Krystyna. Jestem za. Ziemowit Patek. Jestem za. Rogiński Mirosław. Jestem za. Romanowski Tomasz. Jestem za. Wojciech Sendera za. Jan Skóra. Jestem za. Wojnicz Halina. Jestem za. Dziękuję. Woszak Robert. Jestem za. Zajkowska Teresa. Jestem za. Dziękuję. Zdobyla Krzysztof. Nie słyszę. Jestem Krzysztof. Za. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został przyjęty 15 głosami. I przechodzimy w tym momencie do punktu 8. No w sumie 7, ponieważ nam jedna uchwała odeszła, ale projekt 187. Jest kilka wniosków złożonych. I tak, projekt dotyczy programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność porządku publicznego na rok 2021. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja Kultury, Oświaty, Młodzieży, Sportu i Turystyki oraz Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej zaopiniowały projekt pozytywnie wraz z zaproponowanymi przez te komisje zmianami. I tak, rozpoczniemy od kolejności, tak jak odbywały się komisje. Komisja Kultury, Oświaty, Młodzieży, Sportu i Turystyki złożyła wniosek. Tak. Złożyła wniosek, aby rozdział 8, paragraf 9 otrzymał następujące brzmienie. Na realizację zadań określonych w programie na 2021 rok przeznaczyć nie więcej niż 434 021 zł oraz nie więcej niż 30 000 na realizację małych grantów. Czy są pytania do zaproponowanej zmiany? Nie widzę pytań. Bardzo proszę, Tomasz Romanowski. Z tego co pamiętam, na komisji nie możemy zaproponować tego 30 tysięcy grantów, ponieważ to nie jest ujęte w budżecie. Więc tutaj jakby ten wniosek chyba nie do końca możemy tutaj głosować, niezgodnie z procedurą. Dziękuję. Pani Naczelnik, bardzo proszę. Tak, rzeczywiście. To był wniosek pierwszej z komisji, na której padła propozycja, aby ograniczyć również kwotę wydatkowaną w ramach tak zwanych małych grantów. Po tej komisji skonsultowaliśmy się z panią skarbnik, która no również w porozumieniu z Regionalną Izbą Obrachunkową no przekazała taką informację, że jakby ograniczanie wpisywania do tej uchwały środków, które nie są zaplanowane w budżecie, ponieważ jak państwo wiecie, małe granty są finansowane z rezerwy pana burmistrza, która jest jakby w jego wyłącznej kompetencji jest jej rozdysponowywanie i nie ma założonej kwoty, ponieważ nie wiemy, jakie to będą zadania, no nie jest jakby możliwe. W tej uchwale powinny się znaleźć tylko pieniądze, które są w tej chwili w projekcie budżetu na 2021 rok zapisane. Dlatego jakby zbieżne były wnioski Komisji Oświaty i Komisji Finansów w zakresie zmiany sformułowania w zapisie tej uchwały, czyli że przeznaczamy na realizację programu nie mniej, tylko
Nie więcej, tak. I w tym zakresie jakby tutaj obie komisje podzieliły to samo zdanie, tak? Ja, szanowni państwo, może od razu odczytam wniosek Komisji Finansów i Gospodarki Komunalnej, a brzmi on tak. Na realizację zadań określonych w programie na 2021 rok planuje się przeznaczyć kwotę nie większą niż 434 021 zł. Bez tego dopisku tylko o 30 tysiącach na granty. Także te dwa wnioski są dość zbieżne, ale wydaje mi się, że to, co powiedziała pani naczelnik, jest bardzo zasadne. W tym momencie chyba w mojej ocenie powinniśmy ten wniosek jako Rada odrzucić, ponieważ on i tak nie będzie miał żadnej mocy prawnej, a przychylić się najwyżej do wniosku następnego. Czy są jeszcze jakieś pytania, bo pani Halina coś chyba mówiła, ale bez mikrofonu? Ja po prostu wyrażałam swoją aprobatę, ponieważ nasza komisja, jako była pierwszą komisją, była pani naczelnik również i również powiedziała, że te sprawy wyjaśni, jeżeli chodzi o małe granty. Natomiast przy pierwszej części tego wniosku jak najbardziej odpowiadam na tak. Na przegłosowanie. Dobrze, dobrze, oczywiście, ale w tym momencie musimy formalnie i tak wniosek przegłosować. Tak, rozpoczynamy za pierwszym wnioskiem, który przedstawiłem. Czyli przeczytam jeszcze raz. Kto z radnych jest za przyjęciem wniosku komisji, aby rozdział 8, paragraf 9 otrzymał następujące brzmienie. Na realizację zadań określonych w programie na 2021 rok przeznaczyć nie więcej niż 434 021 zł oraz nie więcej niż 30 tysięcy na realizację małych grantów. Kto z radnych jest za przyjęciem wniosku? Bołoczko Zbigniew. Jestem przeciw. Dziękuję. Galewski Jerzy. Momencik, jeszcze sekundkę. Bołoczko Zbigniew za. Galewski Jerzy. Przeciw. Dziękuję. Grygorowicz Danuta. Jestem przeciw. Dziękuję. Ochotny Mariusz. Jestem przeciw. Dziękuję. Opara Teresa. Jestem przeciw. Dziękuję. Paczka Krystyna. Przeciw. Momencik, przepraszam. Przeciw, jestem przeciw. Pan Bołoczko był. Przeciw, tak. Jeszcze raz sekundkę. Zbigniew, bardzo proszę. Zbigniew, byłem przeciw. Byłeś przeciw, tak. Momencik. Ja mam zapisane dobrze, ale na pilocie się wcisnęło inaczej. Musimy to skorygować. Czyli Zbigniew Bołoczko. Przeciw. Przeciw, dziękuję. Idziemy dalej. Patek Ziemowit. Jestem przeciw. Ach, przepraszam, najmocniej musimy powtórzyć całe głosowanie, ponieważ trzeba było całość zresetować. Czyli jeszcze raz, przepraszam, Zbigniew Bołoczko. Jestem przeciw. Dziękuję. Galewski Jerzy. Jestem przeciw. Dziękuję. Grygorowicz Danuta. Jestem przeciw. Dziękuję. Mariusz Ochotny. Jestem przeciw. Opara Teresa. Jestem przeciw. Paczka Krystyna. Jestem przeciw. Dziękuję. Patek Ziemowit. Jestem przeciw. Dziękuję. Rogiński Mirosław. Jestem przeciw. Dziękuję. Romanowski Tomasz. Jestem przeciw. Dziękuję. Sendera Wojciech. Przeciw. Jan Skóra. Jestem przeciw. Dziękuję. Wodnicz Halina. Jestem przeciw. Dziękuję. Woszak Robert. Jestem przeciw. Dziękuję. Zajkowska Teresa. Jestem przeciw. Dziękuję. Zdobyla Krzysztof. Jestem przeciw. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek komisji został odrzucony 15 głosami. Trzeba było głosować. I tak przechodzimy do następnego wniosku, który złożyła Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej. I komisja wnioskuje, aby rozdział 8, paragraf 9 otrzymał następujące brzmienie. Pani Halinko, bardzo prosimy o wyłączenie mikrofonu na chwilkę.
Dobra, dziękuję. Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej złożyła wniosek, aby rozdział 8, paragraf 9 otrzymał następujące brzmienie. Na realizację zadań określonych w programie na 2021 rok planuje się przeznaczyć kwotę nie większą niż 434 021 zł. Czy są pytania do zaproponowanej zmiany? Nie widzę. Bardzo proszę o przygotowanie slajdu do propozycji. Już jesteśmy gotowi. Czyli będziemy w tej chwili głosować propozycję zmiany w projekcie. I teraz tak, głosowanie wniosku Komisji Finansów i Gospodarki Komunalnej, aby w projekcie uchwały 187, rozdział 8, paragraf 9 otrzymał następujące brzmienie. Na realizację zadań określonych w programie na 2021 rok planuje się przeznaczyć kwotę nie więcej niż 434 021 zł. Kto z radnych jest za przyjęciem wniosku komisji? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? I tak proszę, radny Zbigniew Wołoczko. Jestem za. Dziękuję. Radny Galewski Jerzy. Jestem za. Dziękuję. Grygorowicz Danuta. Jestem za. Dziękuję. Ochotny Mariusz. Jestem za. Dziękuję. Opara Teresa. Jestem za. Dziękuję. Paczka Krystyna. Jestem za. Dziękuję. Patek Ziemowit. Jestem za. Dziękuję. Rogiński Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Romanowski Tomasz. Jestem za. Dziękuję. Wojciech Sendera za. Jan Skóra. Jestem za. Dziękuję. Wojnicz Halina. Jestem za. Dziękuję. Boszak Robert. Jestem za. Dziękuję. Zajkowska Teresa. Jestem za. Dziękuję. Zdobylak Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek komisji o zmianę w programie został przyjęty. Ale Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej złożyła także kolejny wniosek, aby w rozdziale 9, paragraf 10 dodać ustęp 4 o brzmieniu. Czy w następującym brzmieniu. Bieżącą kontrolę sposobu realizacji programu dokonuje inspektor do spraw kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Gubinie. Czy są pytania do zaproponowanego wniosku? Nie widzę żadnych pytań, żadnych uwag. Bardzo proszę o przygotowanie slajdu. Tak, w tej chwili będziemy także głosować wniosek komisji. Jeszcze raz go powtórzę. W rozdziale 9, paragraf 10 dodać ustęp w następującym brzmieniu. Bieżącą kontrolę sposobu realizacji programu dokonuje inspektor do spraw kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Gubinie. Kto z radnych
jest za przyjęciem zaproponowanej zmiany. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? I tak, radny Zbigniew Bołoczko. Jestem za. Galewski Jerzy. Jestem za. Grygorowicz Danuta. Jestem za. Ochotny Mariusz. Jestem za. Opara Teresa. Jestem za. Paczka Krystyna. Jestem za. Patek Ziemowit. Jestem za. Rogiński Mirosław. Jestem za. Romanowski Tomasz. Jestem za. Wojciech Sendera za. Skóra Jan. Jestem za. Wojnicz Halina. Jestem za. Dziękuję. Boszak Robert. Jestem za. Zajkowska Teresa. Ja również za. Dziękuję. Zdobyla Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania ten wniosek również uzyskał naszą akceptację 15 głosami. I tak, szanowni radni, czy są w tym momencie jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały łącznie z zatwierdzonymi, wprowadzonymi poprawkami i zmianami? Nie widzę żadnych propozycji. Bardzo proszę o slajd. Projekt 187. Dobrze. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały 187 wraz z przegłosowanymi zmianami? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? I tradycyjnie proszę, Zbigniew Bołoczko. Jestem za. Galewski Jerzy. Jestem za. Grygorowicz Danuta. Jestem za. Ochotny Mariusz. Jestem za. Opara Teresa. Jestem za. Paczka Krystyna. Jestem za. Patek Ziemowit. Jestem za. Rogiński Mirosław. Jestem za. Romanowski Tomasz. Jestem za. Wojciech Sendera za. Jan Skóra. Jestem za. Wojnicz Halina. Jestem za. Dziękuję. Woszak Robert. Jestem za. Zajkowska Teresa. Jestem za. Dziękuję. Zdobyla Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został przyjęty 15 głosami. Przechodzimy teraz do projektu 175 dotyczącego zmieniającej uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej do spraw Euromiasta Gubin-Guben. I tak, wszystkie komisje Rady zapoznały się z projektem uchwały, ale na komisjach nie został wyłoniony żaden kandydat. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatur. Czy w ogóle jakieś pytania ewentualnie do projektu uchwały jeszcze? Ja mam pytanie. Bardzo proszę, radny Krzysztof Zdobylak, następnie Teresa Zajkowska. Ja ogólnie do tej uchwały, bo też będę chciał złożyć wniosek, bo gdyż jest tam błędnie sformułowany, gdyż jak Państwo wiecie, w 2018 roku we wrześniu przyjęliśmy wspólny regulamin Komisji Euromiasta i tam jest to uregulowane, że wybór zarówno przewodniczącego, jak i wiceprzewodniczącego, czy zastępców przewodniczących wybiera komisja miasta wspólna zwykłą większością głosów. Ja może tutaj zacytuję paragraf trzeci tego regulaminu, bo mam przed sobą. Paragraf trzeci, ustęp pierwszy. Komisja posiada dwóch przewodniczących i dwóch zastępców przewodniczących. Osoby te tworzą prezydium komisji. W ustęp drugi mówi o tym, że przewodniczący oraz zastępca przewodniczącego wybierani są spośród polskich i niemieckich członków komisji zwykłą większością głosów. Kandydatów zgłasza każda ze stron. Nowy wybór przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego następuje po obu stronach każdorazowo po wybraniu nowych członków komisji. I w związku z tym proponuję,
aby w paragrafie trzecim całkowicie skreślić ten ustęp drugi o wyborze zastępcy przewodniczącego, bo to będzie jakby procedowane na posiedzeniu Komisji Euromiasta. Dobra, dziękuję. Już zapisałem. Żeby powtórzę, czyli chodzi o wykreślenie paragrafu trzeciego, ustęp 2, który miał następujące brzmienie. Na przewodniczącego komisji wybiera się, a na przewodniczącego komisji wybiera się radnego Krzysztofa Zdobleka, na przewodniczącego komisji wybiera się radnego. Chodzi o wykreślenie tego paragrafu z tym zapisem. Dobra, dziękuję. I proszę, radna Teresa Zajkowska. Moja wypowiedź, przepraszam, wiąże się z wypowiedzią kolegi Zdobylaka, ponieważ ta uchwała wydała nam się, mnie przynajmniej, nieprecyzyjna. Nie bardzo wiedzieliśmy, czy mamy wybrać kogoś na członka komisji, czy od razu na funkcję wiceprzewodniczącego. Pan Zdobylak wyklarował tę sytuację, czyli rozumiem, że my dzisiaj wybieramy po prostu członka tej komisji, tak, a kto będzie wiceprzewodniczącym, to sprawa już pracy komisji. Tak, dokładnie uzupełniamy tylko skład komisji. Skład komisji ilościowy, a jak oni się podzielą, to już jest wewnętrzna sprawa tylko komisji. Bardzo proszę, jeszcze radny Krzysztof Zdobylak i następnie Zbigniew Bołoczko. Znaczy, chciałem tylko to potwierdzić, to co właśnie Wojtek powiedziałeś, że uzupełniamy po prostu skład komisji o jednego członka. Bardzo proszę, radny Zbigniew Bołoczko. Może wyjdziemy z takiego założenia, żeby ktoś się zgłosił. Może ktoś jest chętny do pracy w tej komisji, będzie prościej. Radny Jan Skóra się zgłasza, chętny do pracy? Ja uważam, że takim ważnym tematem jest sprawa opieki medycznej i dobrze byłoby, żeby z naszej strony ktoś, kto na tych sprawach ma jakieś zna się, był w tej komisji. Może by panią Krystynę Paczkę poprosić. Tam jest wszystko w języku polskim też tłumaczone, więc nie ma problemu. Dziękuję. Ja rozumiem, może Krzysztof, opowiedz więcej coś o komisji, bo jest rzeczywiście nowy radny. Czy pani Krystyna w ogóle wyraża zgodę? Nie słyszymy? Znaczy, ja nie wiem, powiem szczerze. To może by inaczej. Pani Krystyno, ja przerwę na sekundkę. Bardzo proszę, Krzysztofie, powiedz tak, jak często są spotkania, coś o tej komisji. Nie słyszymy cię, Krzysztof. Może zaraz szybko. Teraz słychać mnie? Tak. Moment. Może wyjaśnię. Komisja Euromiasta została powołana w 2015 roku. Składa się z radnych oraz burmistrzów z miast Gubina i Gumen. W skład komisji wchodzi po 10 radnych plus z każdego miasta plus burmistrzowie. Spotykamy się 4 razy w roku. Terminy są ustalane zawsze na koniec roku. Omawiamy wszystkie kwestie dotyczące naszych wspólnych projektów, czy transgraniczności, wszystkie kwestie, czy problemy, które mamy tutaj w naszym dwumieście i wszystkie przyszłe inicjatywy, które chcemy realizować wspólnie ze stroną niemiecką. Są też organizowane różnego rodzaju wyjazdy studyjne, wizyty studyjne. Zapraszani są referenci z obu stron, którzy referują, przedstawiają dany temat. Także komisja ma charakter opiniodawczy, nie jest to komisja stała, działa to na zasadzie grupy roboczej. Zarówno u nas jest to komisja doraźna, natomiast po stronie niemieckiej działa jako jakby ta niemiecka część, jest to jako grupa robocza pod nazwą Euromiasta i obie te, jakby tutaj grupa robocza i nasza komisja doraźna tworzą wspólną komisję Euromiasta. Należy też dodać, że jest to jakby komisja jakby taka dobrowolna i też nie wiąże się jakby nieobecność na komisji, nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Dziękuję. Bardzo proszę, radna Halina Wojnicz. Panie Krzysztofie, ja bym prosiła o doprecyzowanie.
czy wybieramy na zastępcę radnego spośród tych 10 osób, 10 radnych, którzy należą do tej komisji, czy wybieramy na zastępcę radnego z 15-osobowej grupy radnych? Już doprecyzuję. Wedle regulaminu, który przyjęliśmy, będziemy wybierać zastępcę polskiego przewodniczącego komisji spośród członków komisji, czyli tych 10 radnych, którzy będą uczestniczyli w tej komisji Euromiasta. Na wspólnym posiedzeniu zostanie zaproponowany kandydat na zastępcę przewodniczącego i wówczas cała komisja, zarówno polska część, jak i niemiecka część, będzie głosować i przyjmie taką kandydaturę lub odrzuci zwykłą większością głosów. Dziękuję radny Mirosław. Dziękuję radny Mirosław Rogiński. Panie przewodniczący, mam pytanie do Krzysztofa Zdobylaka. Krzysztof, słuchaj, czy w Radzie w Guben jest to komisja stała, czy to jakaś grupa? Proszę wytłumaczyć bliżej. Jak przed chwilą mówiłem, nie jest to komisja stała. Jest to działa na zasadzie grupy roboczej. U nas jest to komisja doraźna, a Guben jest to grupa robocza i obie te części, czy nasza komisja doraźna plus ta grupa robocza tworzą wspólną komisję Euromiasta. Także to nie ma stałego charakteru, tak jak u nas. Także jesteśmy na tym samym poziomie, jeśli chodzi o strukturę. Rozumiem, dzięki Krzysiek. Dziękuję. Czy mogę zadać w tym momencie pytanie pani radnej Krystynie Paczka? Czy wyraża pani zgodę na uczestnictwo w tej komisji? Wolałabym nie. Może tak. Nie. Dobra, nie. Dziękuję. Czy są jakieś jeszcze kandydatury? Nie widzę, więc nie wiem, czy... Bardzo proszę. Też pragnę zaznaczyć, że no w regulaminie komisji jest zapisane, że komisja tworzą do 10 radnych z Gubina, tak, czy tam z Guben. Nie musimy mieć 10 radnych, no ale wypadałoby dla zachowania równowagi. Zapytam się może pana przewodniczącego, czy może by wyraził wolę uczestnictwa w tej. Nie widzę żadnych przeciwwskazań. Jeżeli taka kandydatura, jeżeli jest taka wola, żebym był członkiem komisji, oczywiście, jeżeli Szanowna Rada przyjmie moją kandydaturę, to oczywiście. W takim razie zgłaszam kandydaturę Wojciecha Sendery. A ja wyrażam zgodę w takim układzie? A ja popieram. Dziękuję. Czy są jeszcze inne kandydatury? Nie widzę. W związku z tym, że najpierw przegłosujemy w tym momencie formalnie, żeby to miało, że tak powiem, ręce i nogi, wycofanie tego punktu drugiego, czyli paragraf trzeci, ustęp 2, ponieważ on nie ma w ogóle zastosowania w tym momencie. Jest przygotowywany slajd dotyczący wniosku Krzysztofa Zdobylaka. Jest slajd, tak? Bardzo proszę o slajd. Dobrze, i to brzmi tak. Wniosek radnego Krzysztofa Zdobylaka, aby w projekcie uchwały numer 175 uchylić paragraf trzeci, ustęp drugi. Czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące zaproponowanej zmiany? Nie widzę. Wobec powyższego jeszcze raz zadam pytanie. Kto z radnych jest za przyjęciem wniosku Krzysztofa Zdobylaka? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? I tak bardzo proszę. To jest momencik jeszcze. Potrzebuję jakąś wolną listę. Dobra. I tak, kto jest za przyjęciem wniosku? Radny Zbigniew Bołoczko. Jestem za. Dziękuję. Galewski Jerzy. Jestem za. Dziękuję. Grygorowicz Danuta. Jestem za. Dziękuję. Mariusz Ochotny. Jestem za. Opara Teresa. Jestem za. Paczka Krystyna. Jestem za. Patek Ziemowit. Jestem za. Rogiński Mirosław. Jestem za.
Romanowski Tomasz. Jestem za. Sendera Wojciech za. Jan Skóra. Jestem za. Wojnicz Halina. Jestem za. Dziękuję. Boszak Robert. Jestem za. Dziękuję. Zajkowska Teresa. Jestem za. Zdobylak Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania paragraf 3 ustęp 2 z projektu 175 został wykreślony. W tym momencie, skoro moja kandydatura została zgłoszona, ja wyraziłem zgodę. Nie ma innych kandydatur, a może jest jeszcze jakaś kandydatura inna oprócz mojej? Nie widzę. W związku z powyższym, czy możemy przystąpić do głosowania? Ja przeczytam w tym momencie, jak będzie brzmiał paragraf pierwszy. Ale przepraszam, głosowanie na kandydata? Tak, już projekt uchwały, tak, bo jest jak jest. Tak, całego projektu uchwały jest tak. I w tym momencie, skoro mamy jednego kandydata, to paragraf pierwszy. Może inaczej, paragraf trzeci, ustęp pierwszy, punkt czwarty będzie miał następujące brzmienie. Wojciech Sendera. Momencik jeszcze. Szanowni Państwo, musimy troszeczkę ten wniosek w tej chwili przepisać na nowo. Proponuję 10 minut przerwy. Ogłaszam przerwę do 11:20. Dziękuję.
włączyć już. Już 20 potów. No to jest tak, że tak tańczą te wszystkie rzeczy. No. Już widzę, praktycznie większość radnych powróciła na wizję. Hello. Dobrze, dziękuję. Wznawiamy obrady po krótkiej przerwie. Tak, już wszyscy radni są widoczni. W tym momencie będziemy głosować projekt uchwały 175 dotyczący zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Doraźnej do spraw Euromiasta. Wcześniej wyłączyliśmy z tego projektu jeden z paragrafów, a teraz treść tego, co będziemy głosować, brzmi: podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Doraźnej do spraw Euromiasta Gubin-Guben. Paragraf trzeci, ustęp pierwszy, punkt czwarty otrzymuje brzmienie: Wojciech Sendera. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały łącznie z dopisaniem mojej osoby jako członka Komisji Euromiasta? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Proszę o głosowanie. I tak, radny Zbigniew Bołoczko. Jestem za. Galewski Jerzy. Jestem za. Dziękuję. Ochotny Mariusz. Jestem za. Dziękuję. Przeskoczyłem. Grygorowicz Danuta. Jestem za. Przepraszam. Opara Teresa. Jestem za. Paczka Krystyna. Jestem za. Dziękuję. Patek Ziemowit. Jestem za. Rogiński Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Romanowski Tomasz. Jestem za. Dziękuję. Wojciech Sendera za. Skóra Jan. Jestem za. Wojnicz Halina. Jestem za. Dziękuję. Woszak Robert. Jestem za. Dziękuję. Zajkowska Teresa. Jestem za. Dziękuję. Zdobyla Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania zostałem członkiem Komisji Euromiasta Gubin. Gratuluję. Bardzo proszę, radny Krzysztof Zdobylak. Ja chciałbym pogratulować wyboru i powitać w gronie komisji, członków Komisji Euromiasta, ale tak jak patrzę tutaj na obraz i na to, na z tyłu na ten baner, który jest za tobą, Wojtku, to innego wyboru, innej kandydatury czy lepszej kandydatury mogło nie być po prostu. Nie, nie, w mojej ocenie to wszystkie kandydatury naprawdę były równorzędne. Ale cieszę się, że będę członkiem tej komisji. Ktoś cię dobrze usadził dzisiaj. Zobacz, obróć się do tyłu. Sam siebie usadziłem i na poprzedniej sesji nie byłeś obecny, również byłem tak usadzony. Dziękuję ślicznie. Dziękuję za Państwa zaufanie. I tak przechodzimy do projektu uchwały 167. Jest to projekt w sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta Gubina.
kapituła zarekomendowała Radzie dwie osoby do tego tytułu, do tego uhonorowania. I tak przeczytam projekt. Uchwała Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla miasta Gubina. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 oraz paragraf 1 uchwały 42215/2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie tytułu nadania Zasłużony dla miasta Gubina, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2013 roku, pozycja 2090. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Za wybitne zasługi na rzecz miasta Gubina nadaje się tytuł Zasłużony dla miasta Gubina panu Edmundowi Rodziewiczowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały 167 o brzmieniu, jakie przed chwilą usłyszeliście państwo? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę, radny Zbigniew Bołoczko. Jestem za. Dziękuję. Jestem. Galewski Jerzy. Jestem za. Dziękuję. Grygorowicz Danuta. Jestem za. Dziękuję. Ochotny Mariusz. Jestem za. Dziękuję. Opara Teresa. Jestem za. Dziękuję. Paczka Krystyna. Jestem za. Dziękuję. Patek Ziemowit. Jestem za. Dziękuję. Rogiński Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Romanowski Tomasz. Jestem za. Dziękuję. Sendera Wojciech za. Skóra Jan. Jestem za. Dziękuję. Wojnicz Halina. Jestem za. Dziękuję. Woszak Robert. Jestem za. Dziękuję. Zajkowska Teresa. Jestem za. Dziękuję. Zdobela Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania nowym zasłużonym dla miasta Gubina został pan Edmund Rodziewicz. I następny projekt uchwały 168. Uchwała Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 grudnia 2020 roku. Oczywiście, jeżeli zostanie przyjęta, tak będzie brzmiała. W sprawie nadania tytułu Zasłużony dla miasta Gubina. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragraf 1 uchwały nr 42215/2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla miasta Gubina, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2013 roku, pozycja 2090, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Za wybitne zasługi na rzecz miasta Gubina nadaje się tytuł Zasłużony dla miasta Gubina panu Jerzemu Czabatorowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały 168? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Proszę o głosowanie. Zbigniew Bołoczko. Jestem za. Galewski Jerzy. Jestem za. Dziękuję. Grygorowicz Danuta. Jestem za. Dziękuję. Ochotny Mariusz. Jestem za. Dziękuję. Opara Teresa. Jestem za. Dziękuję. Paczka Krystyna. Jestem za. Dziękuję. Patek Ziemowit. Jestem za. Dziękuję. Rogiński Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Romanowski Tomasz. Jestem za. Dziękuję. Sendera Wojciech. Nie biorę udziału w głosowaniu. Skóra Jan. Jestem za. Dziękuję. Wojnicz Halina. Jestem za. Dziękuję. Woszak Robert. Jestem za. Dziękuję. Zajkowska Teresa. Jestem za. Dziękuję. Zdobyla Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania
Projekt uchwały 168 został przyjęty, czyli pan Jerzy Czabator uzyskał tytuł zasłużony dla miasta Gubina. Panie przewodniczący, pytanie. Gratuluję panu Edmundowi Rodziewiczowi i panu Jerzemu Czabatorowi otrzymania tytułu zasłużony dla miasta Gubina. Pięknie. Bardzo proszę, radny Rogiński. Panie przewodniczący, mam pytanie do pana. Panie Wojtku, drogi Wojtku, dlaczego pan nie bierze udziału w głosowaniu? Bo to będziemy pytani na moja indywidualna decyzja. Dziękuję. I przechodzimy do punktu. Jeszcze chciałem coś. Bardzo proszę, radny. Tak, bardzo proszę, pan radny Jan Skóra. Panie przewodniczący, w jaki sposób będą wręczone te tytuły zasłużone dla miasta Gubina? Szanowni państwo, sami wiemy, w jakim czasie w tej chwili funkcjonujemy. Na pewno nadanie tytułów wymaga szczególnego charakteru i najbliższy taki możliwy termin, jeżeli tylko nastąpi, na pewno nastąpi w tym momencie wręczenie, takie uroczyste wręczenie nadania tytułów. Aczkolwiek zasłużonymi obywatelami stali się już od tego momentu. Dobrze, przechodzimy w tym momencie do ostatniego projektu uchwały. Projekt uchwały 185. Jest to projekt zmieniający uchwałę w sprawie wysokości diet radnych. Komisja Kultury, Oświaty, Młodzieży, Sportu i Turystyki zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej i Komisja Bezpieczeństwa, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? Nie widzę, bardzo proszę o slajd. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały 185 zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Proszę o głosowanie. Radny Zbigniew Bołoczko. Jestem za. Dziękuję. Radny Galewski Jerzy. Jestem za. Dziękuję. Radna Danuta Grygorowicz. Jestem za. Dziękuję. Radny Mariusz Ochotny. Jestem za. Dziękuję. Radna Teresa Opara. Jestem za. Podać. Dziękuję. Radna Krystyna Paczka. Jestem na sesji. Dziękuję. Tak. Radny Ziemowit Patek. Jestem za. Dziękuję. Radny Mirosław Rogiński. Jestem za. Dziękuję. Radny Tomasz Romanowski. Jestem za. Dziękuję. Radny Wojciech Sendera za. Radny Jan Skóra. Jestem za. Dziękuję. Radna Halina Wojnicz. Jestem za. Dziękuję. Radny Robert Woszak. Jestem za. Dziękuję. Radna Teresa Zajkowska. Jestem za. Dziękuję. Radny Krzysztof Zdobylak. Jestem za. Dziękuję. Szanowni radni, stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy w tym momencie do punktu 5, czyli przyjmiemy dwa protokoły, oczywiście każdy oddzielnie. Z tego, co mam, uzyskałem informację, z protokołami nic się nie zaznawam, ale oczywiście one cały czas są w biurze rady, także nie ma żadnego z tym problemów. W tym momencie zajmiemy się przyjęciem protokołu z 23 sesji Rady Miejskiej. I tak bardzo proszę o slajd. Kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z 23 sesji Rady Miejskiej? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Momencik, jeszcze sekundkę. Nie mam protokoły. 23. Ale się potem poprawię.
tak, bardzo proszę, Bołoczko Zbigniew. Jestem za. Galewski Jerzy. Jestem za. Dziękuję. Ochotny Mariusz. Jestem za. Dziękuję. Opara Teresa. Jestem za. Dziękuję. Jeszcze Danuta Gregorowicz. Dziękuję. Danuta Gregorowicz. Jestem za. Proszę. Paczka Krystyna. Jestem za. Patek Ziemowit. Jestem za. Rogiński Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Romanowski Tomasz. Jestem za. Wojciech Sendera za. Jan Skóra. Jestem za. Halina Wojnicz. Nie słyszę. Jestem za. Dziękuję. Woszak Robert. Jestem za. Zajkowska Teresa. Jestem za. I Zdobyla Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z 23 sesji Rady Miejskiej został przyjęty. I to samo analogicznie protokół z 24 sesji. Bardzo proszę o slajd. Protokół został przyjęty jednogłośnie 15 głosami. Dobrze, jesteśmy gotowi. Kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z 24 sesji? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? I tak bardzo prosimy. Bołoczko Zbigniew. Jestem za. Galewski Jerzy. Jestem za. Grygorowicz Danuta. Jestem za. Ochotny Mariusz. Jestem za. Opara Teresa. Jestem za. Paczka Krystyna. Jestem za. Patek Ziemowit. Jestem za. Rogiński Mirosław. Jestem za. Romanowski Tomasz. Za. Wojciech Sendera za. Skóra Jan. Jestem za. Wojnicz Halina. Nie słyszymy, pani Halino. Za pustę. Nie słyszymy, pani Halino. Jest pani za przyjęciem protokołu z 24 sesji? Mikrofon jest wyłączony. Pani Halino, proszę włączyć mikrofon. Nie słychać pani. Momencik, pozwolę sobie, bo jest to możliwe. Trzeba wprowadzić tabliczki. Dobry pomysł. Tak, słucham. Dzień dobry, pani Halinko. Jestem za, nie wiem, co się dzieje. Ale jest pani za przyjęciem protokołu. Tak, jestem za przyjęciem protokołu. Dziękuję. Słyszeli państwo wszyscy? Robert Woszak. Jestem za. Dziękuję. Zajkowska Teresa. Jestem za. Dziękuję. Zdobyla Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z 24 sesji także został przyjęty jednogłośnie. W tym momencie przejdziemy do punktu 6. Sprawozdanie przewodniczącej komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli klubu sportowego Biegam, bo lubię. Proszę przewodniczącą komisji o przedstawienie sprawozdania kontroli klubu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gubinie zgodnie z planem pracy przeprowadziła kontrolę w klubie sportowym Biegam, bo lubię w Gubinie w następującym składzie. Danuta Gregorowicz, przewodnicząca komisji, Zbigniew Bołoczko, zastępca przewodniczącego komisji, Mirosław Rogiński, członek komisji. Czynności kontrolne komisja przeprowadziła w obecności i przy pomocy pana Adama Kaczmarka, prezesa klubu Biegam, bo lubię, oraz pana Romana Kwapicha, trenera.
Czy dobrze mnie słychać? Bardzo dobrze. Więc tak. Tylko dobrze, tylko przewodniczący mógłby mikrofon wyłączyć. Pierwsza płaszczyzna to skontrolowała cel działalności klubu sportowego Biegam w Bolubie. Natomiast druga płaszczyzna to było sprawdzenie kosztów, które zostały udzielone temuż stowarzyszeniu z Urzędu Miasta w dotacji celowej w kwocie 26 tysięcy złotych. I tak, celem działalności klubu sportowego Biegam bo lubię jest upowszechnianie kultury fizycznej w lekkiej atletyce. Odbywa się to poprzez udział dzieci i młodzieży w bezpłatnych zajęciach sportowych, odbywa się to też poprzez rozwijanie talentów lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie dzieci do udziału w zawodach na szczeblu województwa i Polski oraz promowanie Gubina na zawodach ogólnopolskich. Klub sportowy, aby realizować te zadania statutowe, prowadzi treningi, w których uczestniczy 4 trenerów. Odbywają się one 4 razy w tygodniu w grupach do 20 osób. Uczestniczy również w ogólnopolskich zawodach lekkoatletyka dla każdego. Prowadzi szkolenia sportowe w dyscyplinie wiodącej i pokrewnych, jak biegi przełajowe czy sztafetowe. Organizuje obozy sportowe, organizuje obowiązkowe szkolenia dla kadry klubu. Organizuje czwartki lekkoatletyczne oraz organizuje we współpracy z szkołami imprezy sportowe takie jak biegi przełajowe o Mistrzostwo Gubina oraz biegi dzieci i młodzieży, na przykład bieg z mistrzem. Komisja zapoznała się też z adresatem tych zadań. Jest to młodzież i dzieci zamieszkujące oraz uczące się w Gubinie, które trenując pod opieką trenerów, biorą udział w zawodach ogólnopolskich, walczą o mistrzostwo województwa, uczestniczą w obozach sportowych. Komisja zapoznała się też ze szczegółami działalności klubu zgodnie z harmonogramem, jaki został ustalony na rok 2019. I z analizy tej wynika, że dzieci i młodzież brały udział w ogólnopolskich zawodach lekkoatletycznych dla każdego Orlen w Warszawie, gdzie zajęły miejsca od 5 do 12, w Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych w Żarkowie. Klub reprezentowali młodzicy, którzy zajmowali w tej imprezie miejsca w pierwszej 30. W Międzynarodowych Mistrzostwach Młodzików, w biegach przełajowych w Nowej Soli klub zajął 2 miejsce w kwalifikacji drużynowej i 1 w województwie oraz w drużynowych Mistrzostwach Polskich w biegach przełajowych w Sochaczewie grupa starsza dziewcząt zajęła 2 miejsce, grupa młodsza 4 miejsce. Dla realizacji tych celów, tak jak wcześniej wspomniałam, musi nastąpić finansowanie tego zadania i tak też to się dzieje. Więc w drugim etapie komisja zapoznała się z poniesionymi kosztami dla realizacji zadania zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Na podstawie przedstawionych dokumentów komisja ustaliła źródła finansowania zadania w kwocie 45 164 zł. Kwota 26 tysięcy to dotacja celowa przekazana przez gminę Gubin o statucie miejskim. Kwota 10 404 zł są to środki własne, między innymi świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego. Kwota 8 760 zł jest to wkład osobowy i rzeczowy, na który składa się praca trenerów, działaczy i wolontariuszy. Z wyżej wymienionych komisja w szczególności skupiła się na sprawdzeniu wydatkowania środków pochodzących z dotacji celowej za 2019 rok w kwocie 26 tysięcy złotych. Komisja przeanalizowała 56 dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym i stwierdziła, iż największy udział stanowią delegacje w ilości 27 sztuk, które potwierdzają wyjazd zawodników i trenerów na zawody wojewódzkie i ogólnopolskie.
Następnie są tu rachunki za umowę zlecenie jako wynagrodzenie dla trenera w ilości 12 sztuk. Pozostałe dokumenty to faktury w ilości 16 sztuk dokumentujące między innymi wyżywienie, zakwaterowanie dzieci i młodzieży biorącej udział w zawodach i obozach szkoleniowych. Środki pochodzące z dotacji na realizację zadania publicznego zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i zaksięgowane w następujący sposób. Na realizację procesu szkoleniowego w kwocie 12 tysięcy złotych jako wynagrodzenie dla trenera udokumentowane umowami zlecenie i rachunkami, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Na udział zawodników klubów halowych, przełajowych i letnich zawodach to kwota 4507 złotych i 59 groszy. Też udokumentowana fakturami oraz kwota 1440 zł to transport wynajęty potwierdzony dwoma fakturami. Na udział w szkolnych zawodach zaksięgowano 7383 zł i 41 groszy, w tym 2406 zł i 40 groszy na transport prywatny. 3149 zł i 27 groszy to kwota przeznaczona na wyżywienie i noclegi. 930 zł i 7 groszy to kwota przeznaczona na transport z wynajmu. I 897 zł i 67 groszy to środki przeznaczone na zakup sprzętu sportowego i licencje. Na organizację obozów sportowych przeznaczono 2109 zł, z czego 1584 zł to koszty transportu prywatnego oraz 525 zł to koszty zakwaterowania i wyżywienia. Po szczegółowym zapoznaniu się, jak Państwo widzicie, z wszystkimi dokumentami, tak jak powiedziałam, one też stanowią załącznik do niniejszego protokołu, także można do wglądu to wszystko sobie przeanalizować, jeżeli ktoś z Państwa ma takie życzenie. Natomiast po przeanalizowaniu tego wszystkiego komisja stwierdziła nieprawidłowości. Pierwsza jest taka, że w rozliczeniu uczestnictwa zawodników w dniu 30 marca 2019 roku w zawodach w Nowej Soli oraz w dniu 1 czerwca 2019 roku w Sulęcinie, oprócz wynajętego transportu, pan Roman Kwapich udaje się na rozgrywki własnym transportem, biorąc w tym celu delegację. Druga nieprawidłowość w odczuciu komisji to jest brak dokumentów potwierdzających beneficjentów zadania. Oraz trzecia nieprawidłowość to jest brak dokumentów potwierdzających kontrolę prawidłowości realizacji zadania publicznego przez Urząd Miasta. W związku z powyższym komisja wysnuła następujące wnioski i zalecenia. Po pierwsze, prawidłowo opisywać dokumenty finansowe uzasadniające związek dokonanego zakupu z realizacją zadania publicznego. Po drugie, każdorazowo załączać do dokumentów finansowych listy uczestników korzystających z wyjazdów, usług gastronomicznych, zakupu materiałów i sprzętu sportowego. I po trzecie, współpracować z nauczycielami wychowania fizycznego w szkołach w sprawie przeprowadzenia zawodów sportowych oraz zachowania ciągłości szkolenia zdolnej sportowo młodzieży. Ponadto komisja zaleca realizację zadania przez Urząd Miasta w czasie jego trwania. Po przeprowadzeniu wywiadu z urzędnikiem komisja stwierdziła, iż Urząd Miasta nie korzystał z przysługujących mu uprawnień kontroli realizacji zadania, w tym z możliwości kontroli dokumentów i innych nośników informacji. Rozliczenia zadania, a co za tym idzie, środków przeznaczonych na ich realizację odbywa się na podstawie przedstawionego przez pana prezesa sprawozdania, które jak wcześniej stwierdzono, nie jest do końca prawidłowe. Komisja rewizyjna stwierdziła również, i tu są plusy, iż działanie klubu w pozytywny sposób wpływa na rozwój emocjonalny oraz fizyczny młodzieży,
uczy współzawodnictwa, a także promuje miasto Gubin na forum krajowym i międzynarodowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z radnych chce się odnieść? Widzę już tak. Radny Robert Woszak, bardzo proszę. Mam pytanie do pani przewodniczącej. Tam się pojawiła pozycja wydatków 7 tysięcy na wyjazdy szkolne. Jest taka pozycja, prawda? Udział w sporcie szkolnym czy wyjazdy szkolne? Już momencik. Bo tutaj 7 tysięcy złotych. Tak, na udział w szkolnych zawodach o zasięgu ogólnopolskim. 7383 zł w rozdzieleniu na faktury, z czego transport prywatny 2000, 3000 wyżywienie i noclegi, 930 transport z wynajmu oraz 897 są to środki na zakup sprzętu i licencji. A jest tam wyszczególnione, ile osób brało w tym udział? Młodzieży? No właśnie stąd zalecenie komisji, aby szczegółowo dołączać listę beneficjentów i uczestników zadania. Czy też... Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, radna Teresa Zajkowska. Ja również mam pytanie do pani przewodniczącej, bo ja po prostu nie rozumiem jednego ze sformułowań. Jeśli chodzi o budżet Biegam, bo lubię, to była tam pozycja 8 tysięcy z haczykiem, nie pamiętam dokładnie, i to było nazwane chyba wkładem osobowym. I chciałabym zapytać, co to znaczy? Już odpowiadam. Kwota 8760 zł jest to rzeczywiście wkład osobowy i rzeczowy, na który składa się praca trenerów, działaczy i wolontariuszy. Jest to przeliczona darmowa godzina jakby jako wkład wolontariuszy w zadanie. Czyli krótko mówiąc, przeliczany jest czas pracy na pieniążki. I w tym wypadku jest to zabudżetowana taka kwota, gdzie trenerzy oprócz tych swoich uposażeń, które mają normalnie, pracują również w formie wolontariatu, ale roboczo godzina jest im przeliczona. Stąd ta kwota. Dziękuję. Bardzo proszę jeszcze uzupełnienie. Pozwolę sobie jeszcze dopytać. Czyli tak naprawdę to nie są realne pieniądze, tylko jak gdyby niewydane na szkolenia ze względu na ten wolontariat trenerów, tak? Tak jest. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania odnośnie sprawozdania? Nie widzę. Bardzo proszę, radny Robert Woszak. Ja się jeszcze chciałem tutaj, że tak powiem, dopytać, bo w założeniach klubu była mowa o szkoleniu dzieci, tak? W sprawozdaniu jest mowa o generalnie o wyjazdach na zawody wojewódzkie czy ogólnopolskie z młodzieżą w wieku młodzika. Chciałem się zapytać, czy jest jakaś wzmianka o pracy z dziećmi? To znaczy, kiedyś wiem, że była organizowana Sport Generacja. Czy coś było wspominane przez prezesa w tym względzie? To znaczy, ja nie wiem, czy ja dobrze pytanie rozumiem. Chodzi o współpracę z nauczycielami ze szkoły, tak? I młodzieżą ze szkoły. Tak, chodzi o pracę z małymi dziećmi. To jest w takim razie we wniosku komisji, ponieważ nie ma o tym wzmianki w dokumentach. Dziękuję. Dziękuję. Nie widzę więcej osób, które chciałyby zabrać głos dotyczące sprawozdania, przedstawionego sprawozdania. Przechodzimy do punktu 7. Sprawy różne. I tak informuję kolegów i koleżanki, że kolejna sesja odbędzie się prawdopodobnie 30 grudnia tego roku, także w trybie zdalnym. A jak już jestem przy głosie w tej chwili, to z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim Państwu zdrowia, spokoju i pozytywnej energii. No i do zobaczenia jeszcze w tym roku. Bardzo proszę, sprawy różne. Bardzo proszę, Teresa Zajkowska, Jan Skóra, Halina Wojnicz.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, panie i panowie radni. Ja mam trzy sprawy. Pierwsza to w zasadzie taka sprawa dotycząca, powiedziałabym, kurtuazji. Otóż wybraliśmy właśnie nowe osoby, uznaliśmy je za zasłużone dla Gubina. W pełni się z tym zgadzam. Ale ostatnio słyszałam takie uwagi, że jeśli bywały jakieś uroczystości miejskie, to o tych wielu już uhonorowanych tym tytułem zapominamy. Czyli nie zapraszamy ich na takie uroczystości. Co prawda jesteśmy teraz w fazie pandemii i takich masowych imprez nie ma, ale miejmy nadzieję, że wkrótce się ta sytuacja zmieni, że wrócimy do dawnych tradycji, ceremoniałów. I mój apel do nas wszystkich, również do pracowników Urzędu Miasta, jest taki, żeby w takich szczególnych dla miasta momentach jednak pamiętać o tych zasłużonych i żeby ich zapraszać na nasze uroczystości, żeby czuli, że rzeczywiście ich szanujemy i za takich zasłużonych uważamy. Druga sprawa to pytanie do pana burmistrza. Czy pan burmistrz zechciałby nas poinformować, na ile mieszkańcy Gubina mogą liczyć na to, że będą mogli skorzystać ze szczepień? Czyli czy miasto w jakiś sposób przygotowało się do tej akcji, o której słyszymy nieustannie w mediach i która wydaje się ze wszech miar potrzebna również w Gubinie? Czy będą jakieś punkty, czy punkt szczepień? I trzecia sprawa dotyczy ciągle naszych zadań inwestycyjnych. Tu właściwie chyba do pana przewodniczącego szczególnie kieruję pytanie, bo ocenialiśmy jakość dróg, punktowaliśmy te drogi. Mam wrażenie, że ta sprawa umarła, bo nie było właściwie żadnego spotkania, żadnej dyskusji na temat tego, które drogi, kiedy będziemy naprawiać bądź też budować. Jeśli chodzi o kończący się właśnie rok budżetowy, to pojawiły się takie zadania dosyć liczne, może nie ogromne, ale takie, których wcześniej nie było i na przykład w niektórych okręgach są takie zadania 2-3, a w innych nie ma wcale. Wydaje mi się, że jednak tej transparentności ciągle nam brakuje. Przynajmniej ja mam takie przeświadczenie, że jakoś nie uczestniczę w tym planowaniu. Więc chciałabym, żeby jednak wszystkie okręgi były traktowane w miarę podobnie, na podobnych zasadach, bo ja ciągle myślę o swoim, nie przestaję twierdzić, że jest bardzo zaniedbany, bo ja ubolewam, że mieszkańcy naszego okręgu, jeśli spacerują z dziećmi, to albo po ulicach, albo po cmentarzu, ani jedno, ani drugie miejsce nie jest dobre, czyli ciągle nie mamy tutaj takiego miejsca, gdzie można by spokojnie odpoczywać z dziećmi. Ja ciągle oczywiście będę państwa prosić o zgodę na budowę wewnętrznej drogi na swoim osiedlu. Ja już wstępne deklaracje uzyskałam, ale mam nadzieję, że również państwo będziecie wspierać tutaj mój wniosek o budowę tej drogi. Ale przede wszystkim apeluję o to, żeby to wszystko było transparentne i żebyśmy wspólnie takie uzgodnienia podejmowali. Bardzo dziękuję. Tak. Może co do szczepień. Ja spośród państwa widzę jedyną kandydatkę, która by to sprawnie przeprowadziła. Myślę, że wszyscy byliby zadowoleni. Natomiast więcej w tym temacie nie mogę państwu powiedzieć. Wojtku, mikrofon. Dziękuję za to, że zwracacie uwagę. Ja, panie Tereso, to spotkanie nie umarło. Ono będzie w styczniu. Mam zapewnienie pana burmistrza, że jak poogarniamy wszystko to związane i z budżetem, i z początkiem roku, do spotkania wrócimy. Będziemy rozmawiać na ten temat na pewno dalej. Będzie dalszy ciąg tego spotkania, które było wcześniej w całym zespole, w całej grupie radnych. Jan Skóra, bardzo proszę. Panie przewodniczący, pierwsza taka sprawa. Dobrze byłoby, bo mam tutaj dosyć dużo okienek, żeby był na przykład slajd z wynikami głosowania. To podejrzewam, żadna sprawa techniczna. Nie ma możliwości technicznej.
Dobrze, następna sprawa. To znaczy wnioskuję o udostępnienie komputera radnej na czas sesji, no bo te dźwięki takie buczące to są nie tylko nieprzyjemne dla nas, ale również dla tych osób, które by słuchały. To też jest możliwe do zrobienia. Trzecia sprawa. Właśnie widziałem dwa dni temu, że nasz ogrodnik miejski spotkał się z panią konserwator odnośnie wycinki drzew i no, dziękuję za to, że ten park przy ulicy Obrońców Pokoju wreszcie będzie tutaj zrobiony i to będzie odpowiedź do pani Teresy, że będzie to miejsce rzeczywiście do wypoczynku dla całych rodzin, jeżeli zostanie tak pięknie zrobione, jak jest to w projekcie. I czwarta sprawa, jak wjeżdżamy z Gubina do Lubska na ulicą Legnicką, tam są właśnie rowy melioracyjne. Bobry sobie to upodobały, porobiły tam, działkowcy tam próbują to rozbijać, ponieważ ta woda wylewa się nie tylko, na ogrody na razie się nie wlewa, ale wylewa się na pole. No i póki nie ma przymrozku, no to bobry buszują, już pomijając to, że zjadają nam drzewka, ale po prostu problem zalewania pól. I no dawniej był świętej pamięci Kazimierz Zięba, który walczył z nimi, to znaczy współpracował właściwie, zabierał drzewo, które one wycięły i w efekcie tam nie było. No niestety teraz nie ma kto tego robić, a trzeba po prostu od czasu do czasu sprawdzić, aby ta woda w rowie no, nie wylewała się na pola no i na ogrody. Dziękuję bardzo. Mikrofon. Panie przewodniczący, mikrofon nie włączony. Słyszymy cię. No, nie wiem, dlaczego mi się było. A, już wiem, czemu mi się wyłącza. Dobrze. Odnośnie tego, co pan Jan Skóra powiedział dotyczący mikrofonu. Myślę, że nie będzie żadnego problemu, że jeżeli pani Halina się zwróci z taką prośbą o wypożyczenie sprzętu, czy załóżmy tutaj udostępnienie pomieszczenia w urzędzie na czas prowadzenia sesji na inny sprzęt. Myślę, że temat na pewno będzie rozwiązany. Taka sytuacja była tydzień temu, to była bodajże pani Teresa Opara, tak? Odnośnie bobrów to bym nawet nie próbował, panie radny, czegokolwiek robić z żremiami, bo jest to sprawa karna w tym momencie, ponieważ bobry są pod ścisłą ochroną, nie można w żaden sposób niestety niszczyć żeremi, niszczyć bobrów, chyba że są jakieś inne rozwiązania prawne, o których nie znam. Dobrze, teraz jest tak, w następnej kolejności jest pani Wojnicz, następnie Zbigniew Bołoczko i Robert Woszak. Przepraszam, że są takie niedogodności, ale tak szybciutko i zwięźle. Do pana kieruję, panie przewodniczący, tą prośbę, ponieważ niedawno żeśmy przed chwilą głosowali nad uchwałą dotyczącą diet. Ja bardzo proszę pana o spowodowanie, by do lokalnych publikatorów zostały podane diety radnych kwotowo, poszczególnych radnych, i stanowiska w Radzie, za które otrzymują dodatkową gratyfikację. Wskazanym byłoby, by publikacja ta pojawiła się w styczniu przyszłego roku w Wiadomościach Gubińskich, naszej gazecie samorządowej, w gazecie tygodniowej, ponieważ radni są dopytywani przez mieszkańców właśnie o te dane. Sądzą mieszkańcy, że są to kwoty znacznie wyższe. Jeżeli po prostu jest taka możliwość, to bym bardzo prosiła o udostępnienie tych danych. Sprawa następna dotyczy znanego problemu od lat. Bardzo proszę bliżej mikrofonu, bo nie słyszymy. Już teraz słychać? Bardzo słabo słychać. To sprawa stara, nowa, prawda, dotycząca, zaczął się sezon grzewczy i mamy dymy w centrum. W sobotę przechodzień nie widział przechodnia na ulicy między godziną 11 a 12. Kopci nam w dalszym ciągu dom towarowy, kamienice przy obrońcu pokoju i inne zabudowy przy obrońcu pokoju. Ja bym bardzo prosiła, żebyśmy ograniczyli, przejrzeli, pomogli, ewentualnie doradzili,
aby taki stan rzeczy nie zdarzał się. Nie tylko to było w sobotę, ale również i w poniedziałek. Wiatr był wschodnio-zachodni, proszę Państwa, wszystko tonęło w dymie. Sprawa następna, jaką zgłoszono mi, to kierowcy nie wyrażają zgody, a wręcz są oburzeni nasadzeniami drzew na rondzie przy wyspie. Serce tego ronda jest, uważają, zbyt małe, żeby zajęły miejsce cztery drzewa. Prosiłabym bardzo o jakąś konsultację jeszcze, czy to jest wszystko zgodne po prostu z bezpieczeństwem na tym miejscu. Teraz sprawa następna. Szanowni radni, panie burmistrzu, ja chcę serdecznie podziękować za inwestycję, która została zakończona, a więc mam tu na uwadze parking przy ulicy Konopnickiej. Szanowni Państwo, jest pięknie, 55 miejsc postojowych, 120 tysięcy żeśmy na to wydali. Była to inwestycja, którą bardzo, bardzo długo czekali mieszkańcy. Zapraszam radnych, kiedy będziecie przejeżdżać przed centrum, proszę wjechać w ulicę Konopnickiej, zobaczyć, jaka ta inwestycja jest piękna, bezpiecznie można tam parkować. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Radny Zbigniew Bołoczko. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, państwo radni, mam takie swoje uwagi odnośnie prac nad budżetem miasta, nad którym będziemy głosowali na następnej być może sesji. Prace nad budżetem jako radny miałem właściwie tylko taką, że spotkałem się na komisji, na którą przyszła pani skarbnik, referując budżet, który już pospinała tak, żeby wszystko grało, i dostałem informacje na temat propozycji, jakie wpłynęły do tego budżetu od mieszkańców. Nie widziałem tych propozycji wcześniej. Dowiaduję się, że w budżecie jest kwota 1 600 000 jako rezerwa burmistrza. Tajemnicza kwota. Nie wiemy, co w tej kwocie się znajduje. Czyli prawdę mówiąc, żaden wniosek mieszkańców, żaden wniosek radnych nie znalazł się w budżecie, który przedstawiła pani skarbnik. Podaję kwotę wolną 1 600 000. Nie wiemy, co w tej kwocie jest. To jaki mamy wpływ na budżet jako radni w ogóle? Nasza praca polegała tylko na zaznajomieniu się z treścią przedstawioną przez panią skarbnik. Dziękuję. Dziękuję. Niestety muszę skontrować. Pytanie może być nawet retoryczne. Ile, Zbyszek, wniosłeś poprawek do budżetu? Ile zaproponowałeś zmian? Do gotowego budżetu, który był... Nie do gotowego, to jest projekt budżetu. Myślałem, że nad tym pracujemy. Składałem propozycje. Dowiedziałem się o propozycjach ludzkich dopiero na tej komisji. Zbyszku, będziemy jeszcze, ten projekt będziemy jeszcze procedować. Cały czas jest droga wolna. Radny Zbigniew, przepraszam, Robert Dworzak. Ja mam pytanie do pana burmistrza. Panie burmistrzu, czy ma pan jakieś wiadomości na temat utworzenia oddziału rehabilitacyjnego w naszym mieście? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że spotykam się z głosami naszych mieszkańców, którzy coraz głośniej mówią o tym, że o długich kolejkach do tutaj naszych lokalnych fizjoterapeutów. Bardzo duża część naszych mieszkańców już jeździ do Lubska, gdzie nie muszą oczekiwać w tak długich kolejkach. Czy coś panu wiadomo na ten temat? Dziękuję. Osobiście niewiele więcej wiem pewnie od państwa. Być może pan radny Bołoczko będzie coś więcej wiedział w tej sprawie. Natomiast nawet jeżeli powstanie taki oddział rehabilitacyjny, to nie jest tożsame z tym, że nasi mieszkańcy będą w pierwszej kolejności lub to będzie zamiast usług rehabilitacyjnych. To jest całkiem inna bajka. Tu będą, czy byliby przyjmowani mieszkańcy z całego województwa na rehabilitację, na oddział. Więc to są dwie różne sprawy.
To może ja, jeśli mogę, w uzupełnieniu, panie burmistrzu, jaką mamy szansę, do kogo mamy się udać? Zrezygnował z kontraktu z NFZ-em podmiot, który prowadził działalność w tym zakresie w ramach NFZ-u na ulicy Gdańskiej. Została tylko firma Dorsum na ulicy Chrobrego, której nie zwiększono punktacji. Wiem, że ta osoba byłaby w stanie prowadzić zabiegów więcej, oczywiście pod warunkiem zwiększenia punktacji dla mieszkańców Gubina. Mogłaby być zatrudniona osoba, dokupiony jeszcze sprzęt, możliwości techniczne są, tylko nie ma chęci z NFZ-u, żeby zwiększyć punktację. Jesteśmy chyba ostatnim miastem, jeśli chodzi o ilość punktów dotyczących rehabilitacji w Gubinie. Także nie wiem, do kogo mamy się zwrócić, gdzie mamy uderzyć o pomoc, ponieważ myślę, że cały czas jest to blokowane, bo może będzie rehabilitacja w Gubinie. A to jest nieprawda, bo jeżeli pani Rutkowska nie wytrzyma, bo trudno powiedzieć, czy wytrzyma w tej chwili, bo wiem, że robi też nadwykonania, czy dostanie środki za nie, trudno powiedzieć. Ale jeżeli nie wytrzyma, to zostaniemy w ogóle bez rehabilitacji w Gubinie, bo ja w tą rehabilitację już w tym momencie przestaję wierzyć. Ja jeszcze, Wojtek. Bardzo proszę, radna Teresa Opara. Szanowni Państwo, ja w odniesieniu do tej rehabilitacji chciałam Państwu przekazać, wydaje mi się, cenną informację. Istnieje coś takiego jak rehabilitacja domowa. Ta rehabilitacja domowa prowadzona jest przez Euromed w miejscowości Tychy. Jest to program unijny. Wystarczy skierowanie od lekarza, albo zależy jakie schorzenie, rodzinnego lub neurologa. I czas oczekiwania na taką rehabilitację wynosi 1 miesiąc. Mój mąż właśnie korzysta już 80 godzin i to jest w ramach funduszu bezpłatnie. Przyjeżdża rehabilitant, akurat tutaj do mnie przyjeżdża z Zielonej Góry. Kilku osobom już w Gubinie podałam telefon, adresy i korzystają z tej formy rehabilitacji. Dlatego to jest takie rozwiązanie, bo ja wiem, że u pani Rutkowskiej jest bardzo trudno, rok albo więcej, ale to mnie od niej zależy, prawda? Tak jak tu pan przewodniczący powiedział, ona mogłaby więcej. Ale ta forma rehabilitacji domowej jest również bardzo skuteczna i czas oczekiwania jest krótszy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, dysponuje telefonem, adresem, podam dane. Naprawdę warto. Dziękuję. Radny Ziemowit-Patek. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, po obradach kapituły proponowałem, żeby zamiast tej sesji uroczystej 11 listopada, która się de facto nie odbyła, nasze wyróżnienia zasłużone dla miasta Gubina wręczać na spotkaniu noworocznym. My mamy chroniczny problem z tym, że Niemcy co roku tam honorują swoich przedsiębiorców czy innych zasłużonych. U nas tego było brak. Może to jest miejsce właściwe, żeby przy takim sporym gremium dokonać tego wręczenia. Dziękuję. Dziękuję. Radny Krzysztof Zdobylak. Ja odpowiem właśnie radnemu Ziemkowi, że niestety spotkanie noworoczne, które w tym 2021 roku miało się odbyć jakby po stronie niemieckiej w Guben, ze względu na pandemię koronawirusa się nie odbędzie. Zostanie to przesunięte na może na późniejszy termin, jakaś inna uroczystość. Natomiast tak jak planowano w styczniu czy na początku lutego, to spotkanie się nie odbędzie. Ale ja rozumiem intencję Ziemka, jeśli mogę, że tobie chodzi, żeby w ogóle przenieść to z 11, tak jest. Rozważymy cały punkt, niezależnie od tego, gdzie to będzie. Tak jest. Dziękuję. Czy są jeszcze... Bardzo proszę, radna Teresa Zajkowska. Ja pozwolę sobie jeszcze raz nawiązać do tego tematu budżetu, panie przewodniczący, bo to chyba nie jest tak, że nikt nam nie zabrania zgłaszać wniosków i jakoś tam wpływać, bo gdy chciałam rozmawiać o ewentualnym uwzględnieniu zadania, jakim jest przebudowa parkingów i drogi przy ulicy Pułaskiego, to usłyszałam, a kto ci teraz będzie zmieniał budżet, więc to chyba, może dlatego, że ten jest trudniejszy niż w minionych latach rzeczywiście, bo ja jest całym szacunkiem wobec pań skarbniczek, słuchałam ich wypowiedzi i rozumiem, że miały bardzo, bardzo utrudnione zadanie. Ale chyba takiego rzeczywiście realnego wpływu
specjalnie nie mamy. A druga sprawa to w związku z tym, że pan burmistrz jeszcze nie ma informacji o szczepieniach, to może rzeczywiście nasza koleżanka Krysia nam powie, czy atol jest przygotowany na to, żeby nas tam przyjmować i ewentualnie zaszczepić. Dziękuję. Nie wiem, czy pani Krystyna chce się do tego odnieść? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, z tego co wiem, no, to jest wszystko w powijakach i my złożyliśmy ofertę jako atol, z tego wiem, Giepolek też złożył ofertę na punkty szczepień w naszych placówkach, ale to na razie naprawdę jest w powijakach i jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Jesteśmy zarejestrowani jako punkt i potwierdzeni. A co będzie dalej, kiedy będą szczepionki? Tego po prostu nie wiemy jeszcze, ale jesteśmy. Jak tylko coś będzie, to na pewno powiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze radna Danuta Grygorowicz. Ja tutaj jeszcze chciałam tylko poprzeć wypowiedź pana przewodniczącego odnośnie tego zakładu rehabilitacji, właśnie chociażby z uwzględnieniem tego, że no niestety borykamy się pewnie my również jako mieszkańcy tutaj Gubina, ale też i okolic z powikłaniami po przebytej chorobie covidowej, prawda? Czyli po prostu jest mnóstwo osób takich, które jeszcze dodatkowo w związku z pandemią potrzebują tej rehabilitacji i tego wsparcia. I myślę, że to jest bardzo ważny temat, o którym nie możemy zapominać i musimy o nim rozmawiać i działać w tej sprawie. Dziękuję. Także panie burmistrzu, bardzo prosimy o pomoc gdzieś po prostu w tych gremiach wyższych, decyzyjnych, ponieważ my naprawdę tu mieszkańcy Gubina mamy z tym bardzo duży problem. Nie widzę więcej spraw różnych osób chętnych zabrać głos. Stwierdzam, że porządek sesji został wyczerpany. Dziękuję wszystkim za udział w obradach i zamykam 25. sesję Rady Miejskiej w Gubinie. Do widzenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do widzenia i wesołych świąt wszystkim.